Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Minister nowego rządu izraelskiego w eskorcie służby bezpieczeństwa wkracza na teren świętego dla muzułmanów kompleksu meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie. Palestyńczycy i nie tylko oburzeni. Rząd Benjamina Netanyahu zapowiada rozbudowę osiedli na zachodnim brzegu i twierdzi, że tylko Żydzi mają niekwestionowane prawo do ziemi Izraela. Czy w tym kraju właśnie kończy się demokracja? Stany Zjednoczone rozszerzają zakaz eksportu urządzeń i technologii chipowej do Chin, co dla świata oznacza wielka wojna między USA a Chinami o półprzewodniki. Zmarł Pele, legenda futbolu i Brazylii. Dlaczego to on był największy? Co to są choroby rzadkie i jak z nimi żyć? Opowiemy także o tradycji przełomu roku, plebiscytach i podsumowaniach roku odchodzącego. To wszystko w raporcie o stanie świata 7 stycznia 2023 roku. Pierwszy raport o stanie świata, choć przypominam, że do Państwa dyspozycji kompilacja wszystkiego, co najlepsze w raporcie o stanie świata 2022 roku. Zapraszam do słuchania, to Państwa wybór, a zatem Państwa dzieło. Każdy raport jest Państwa dziełem, bo bez wsparcia finansowego patronów i sponsorów nie byłoby tego programu. Z serca dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, a jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport o stanie świata. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! זהב לבן יורד לאט עכשיו על כל הבניינים אני רואה את תל אביב שקופה כמעט כמו פנים כמו יבשת נעלמת חלום של מישהו אחר אני רואה בלית ברירה אני צריכה להתעורר מתוך אלפי דממות דקות אני מותחת שוב דקה בין אלנבי לים בין אור נאון לאור כוכב אבל אין שום דבר עצוב בעיר שטרם נבנתה רק נבעתה מתוך חלום של הסרועים בעלתה מתחתי תהום מעליי זהב לבן פתיתי חלום מתחתי תהום מעליי זהב לבן פתיתי חלום במחילות האחתרים יש רכבות מזמן אחר שדוהרות לצליל טיקטוק שעון ישן שמאחר במין שכנוע ממכר במין חובה במין הרגל כאילו יש להם גידים ועצמות במקום ברזל אני רוצה לדהור איתן גם אם היד כבר נכחת גם אם הכל טבע בחול גם אם הכל מזמן עבד אני רואה את תל אביב ברורה כמעט כמו חלום ואין שום אבן בנמצא שתהפוך ליהלום מתחתי תהום, מעליי זהב לבן, פתיתי חלום. מתחתי תהום, מעליי זהב לבן, פתיתי חלום. Zahav lawan, pti te, halo.
Rona Kenan w pierwszym raporcie o stanie świata 2023 roku. Zaczynamy program od Izraela, gdzie gwałtownie rośnie napięcie polityczne po wkroczeniu nowego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira na teren kompleksu, w którego centrum znajduje się meczet Al-Aqsa, miejsce święte zarówno dla muzułmanów, jak i dla Żydów. Od setek lat ten teren zarządzany jest przez muzułmanów, a w ostatnich dekadach, od 1967 roku, od kiedy Izrael okupuje wschodnią Jerozolimę, Izraelczycy kontrolują ten teren od strony policyjnej i wojskowej, ale tylko muzułmanom wolno modlić się w tym miejscu. Wizyty niemuzułmanów są dozwolone w wyznaczonym czasie. Ben-Gwir świadomie złamał zasady tego status quo, w porozumieniu zresztą z premierem Netanyahu, co wywołało oburzenie Palestyńczyków i nie tylko. Cała historia ma miejsce zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu nowego rządu Benjamina Netanyahu, w którym kluczowe ministerstwa objęli politycy z ruchu religijny sionizm, tacy właśnie jak Ben-Gwir czy minister finansów Bezalel Smotrich. Obaj są osadnikami z zachodniego brzegu. Stanowisko w rządzie uzyskał również lider partii Noam, która otwarcie kwestionuje zasady równouprawnienia osób homoseksualnych i innych mniejszości seksualnych w Izraelu. Czy mamy zatem do czynienia z końcem demokracji w tym kraju? A może jest to kolejna polityczna i ograniczona czasowo gra Benjamina Netanyahu, w której chodzi tylko o jego bezkarność i utrzymanie władzy? I może najważniejsze pytanie, dlaczego Izraelczycy wybierają sobie właśnie taki rząd? Te pytania zadam zaraz mojemu gościowi, którym jest Konstanty Gebert, publicysta kultury liberalnej, autor książek, z których ostatnią, to znaczy Ostateczne rozwiązanie, Ludobójcy i ich dzieło, omawialiśmy w tym programie. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej prowokacji, bo to chyba polityczna prowokacja Ben-Gwira. O co tu chodzi? O jasne zaznaczenie, jestem, mam władzę, mogę robić co chcę, nikt mi w tym nie przeszkodzi? Wizyta Ben-Gwira na Wzgórzu Świątynnym to jest burza w szklance wody, to w ogóle nie o to chodzi. To, że ktoś ma ochotę pójść obejrzeć Wzgórze Świątynne, niezależnie od tego, czy ten ktoś jest ministrem w rządzie Izraela, czy sprzątaczem w szkole palestyńskiej, nie powinno budzić niczyjego zainteresowania. Jerozolima została podzielona w 1948 roku w efekcie wojny, jaką wypowiedziały Izraelowi wszystkie państwa arabskie. Ta linia podziału jest absurdalna. Dzielnica żydowska Jerozolimy znalazła się w Jordanii, wypędzono z niej wszystkich Żydów. Status Jerozolimy pozostaje nadal do określenia, ale sytuacja, w której, by nie drażnić muzułmanów, izraelska policja patrzy na wargi żydowskim turystom odwiedzającym wzgórze, a żeby się upewnić, że się nie modlą, bo jeżeli by ktoś się ośmielił pomodlić, zostaje natychmiast wyrzucony i grozi mu proces. Jest groteskowa i absurdalna. Natomiast jakakolwiek izraelska wizyta na Wzgórzu Świątynnym budzi natychmiast protesty strony palestyńskiej, która uważa, że Żydzi tam po prostu nie mają prawa być. I między innymi dlatego Ben-Gwir wszedł na wzgórze, no właśnie, żeby pokazać, że może, ale zwróć uwagę, że zrobił to bez zapowiedzi i o 8 rano, a więc zrobił to w taki sposób, żeby protesty przeciwko jego wizycie nie były możliwe, a więc no i ma ciasteczko i zjadł ciasteczko, tak? To nie w wizycie Ben-Gwira na Wzgórzu Świątynnym czai się zagrożenie dla izraelskiej demokracji. Jasne, zaraz o tym będziemy rozmawiać, ale skoro o tym zacząłeś, to zostajmy przez moment, bo oczywiście, że tak jest, jest tak dokładnie jak powiedziałeś. Haram al-Sharif, Wzgórze Świątynne, to są symboliczne miejsca dla obu tych narodów. Regularnie dochodzi jednak do prób złamania tego status quo, i niektóre z tych prób okazują się bardzo brzemienne w skutkach. Pamiętamy 2000 rok, Ariel Sharon, druga intyfada, od tego się zaczęła. W 2021 roku krwawe, brutalne zamieszki pomiędzy osadnikami żydowskimi i Palestyńczykami, którzy się tam bili. Oczywiście, że jest pewien rodzaj status quo i możemy powiedzieć, że to jest absurdalne, bo to pewnie, to w ogóle jest wiele rzeczy absurdalnych w tych układach, które funkcjonują, czy to dotyczących zachodniego brzegu, czy dotyczących
Izraela, natomiast prawda jest taka, że jest to bardzo zapalne miejsce i on wchodząc w to miejsce wiedział, co robi. I dokładnie na tej samej zasadzie mógłbyś powiedzieć, że w takim katolickim kraju jak Polska obnoszenie się z tęczowymi znaczkami jest prowokacją. Ludzie, którzy noszą tęczowe znaczki, wiedzą, co robią, no i prowokują innych Polaków. No, nie powinni tego robić. Groteska. Co więcej, te dwa przykłady, które podałeś, nijak się do siebie nie mają. To nie Sharon sprowokował intifadę, tylko Arafat, który ją starannie przygotował, co zresztą powiedzieli potem ministrowie z jego rządu, ministrowie z Hamasu, którzy mieli potem za złe Fatahowi, że jest nie dość radykalny. I przypomnieli, że gdyby nie to, że intifada została starannie przygotowana, to po wizycie Sharona by nic nie było, bo by nic nie było. Natomiast zamieszki z 21 roku, o których mówiłeś, no to jest mało powiedzieć, ponieważ przez arabską część Jerozolimy przeszedł marsz żydowskich nacjonalistów, wywrzaskujących, że to miasto jest nasze i wynoście się za Jordan. I tutaj święty by nie wytrzymał, to nie ma nic wspólnego ze wzgórzem świątynnym. Więc powtarzanie jak mantra, że no jest status quo i nie można go złamać. No status quo w Polsce było takie na przykład, no, że gejom nie wolno było publicznie ujawniać, że są gejami. Tak? Status quo zostało zmienione, parę ludzi zostało obrażonych, ale myślę, że to zrobi się odrobinkę lepszy kraj, no, przez to, że wolno być gejem, nie tylko prywatnie. I podobnie wolno każdemu, powinno być wolno każdemu wejść na wzgórze świątynne. Jedyne zastrzeżenie tutaj akurat, i to jeszcze pokazuje, jak bardzo jest to skomplikowana sytuacja, tyczy się religijnych Żydów, ponieważ konsensus rabinacki, nie 100%, ale 90%, to już jest bardzo dużo, jest taki, że religijni Żydzi nie powinni wchodzić na wzgórze świątynne właśnie dlatego, że stała tam świątynia, w sercu której było święte świętych, gdzie wolno było wchodzić tylko arcykapłanowi raz do roku po dokonaniu ablucji, a jako, że nie wiemy dokładnie, gdzie to święte świętych jest, chodząc po wzgórzu świątynnym moglibyśmy niechcący wejść na jego teren i tym samym je zbrukać, więc religijni Żydzi w większości na wzgórze świątynne nie wchodzą. Ben-Gwir twierdzi, że jest religijnym, który się gania w Jarmułce, natomiast akurat tutaj konsensusem rabinackim się nie przyjmuje. Zresztą jego wizyta została kategorycznie potępiona przez prasę religijną w Izraelu. Właśnie dlatego, że groziło, że mógł zbezcześcić swoimi stopami święty świętych. Dochodzimy może do istoty rzeczy, przynajmniej do pewnego miejsca, w którym możemy się odbić. Co to jest religijny syjonizm, którego przedstawicielem jest między innymi Ben-Gwir, czy ten drugi minister finansów w rządzie izraelskim? No to jest izraelski odpowiednik Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimira Żyrnowskiego. To jest partia, która z religią ma tyle wspólnego, że ją wykorzystuje. Nazwę, tak? Tak. A z sionizmem ma tyle wspólnego, że reprezentuje najgorszą część tradycji tego ruchu. Sionizm, jak każdy ruch narodowy, ma także swoje skrzydło nacjonalistyczne i nietolerancyjne i jego wcieleniem jest ta partia religijny sionizm, tyle tylko, że ta partia jest tworem Benjamina Netanyahu. Izrael ma proporcjonalny system wyborczy, próg wyborczy jest stosunkowo niski, 3,25%. Ale podobnie jak w Polsce czy w innych krajach, jest masa partyjek, które tego progu nie przekraczają. Stają do wyborów po to, żeby móc skorzystać z bezpłatnych minut w publicznej telewizji, czy w nadziei na to, że może przez jakieś niedopatrzenie czy inne szaleństwo zagłosuje na nich dość ludzi, żeby jedną osobę wepchnąć do Knesetu. Te partyjki na izraelskiej skrajnej prawicy z reguły zwalczają się nawzajem. A w tych wyborach Netanyahu walczył o życie. Wiedział, że jeżeli nie zmontuje koalicji, no to jego Likud w końcu się zbuntuje i pozbawi go władzy, a wtedy nic go nie ochroni przed więzieniem. Pamiętaj, że
On cały czas stoi przed sądem w trzech różnych procesach o nadużycie władzy i korupcję. Więc chodziło o to, żeby nie zmarnował się na prawicy ani jeden głos. I Netanjahu bardzo się martwił, że te różne maleńkie partie prawicowe no właśnie głosy marnują. I tulił, chuchał, dmuchał i pieścił tych skrajnie prawicowych oszołomów, żeby ich namówić, by wystartowali razem pod wspólnym szyldem, bo wtedy istniała szansa, że te głosy razem się zsumują i że ten próg 3,25 zostanie przekroczony i tym samym te głosy zostaną ocalone dla koalicji Netanjahu. Netanjahu ma wiele za uszami, ale nie proponował jak dotąd wyrzucenia wszystkich Arabów z Izraela, albo na przykład nielojalnych Arabów, bo już Ben-Gwir się wycofał z tego, że wszystkich chciałby wyrzucić, tylko chce wyrzucić wyłącznie nielojalnych. Tak, tak, ale że on nie mówi nielojalnych Arabów, on mówi nielojalnych obywateli. No, zacznie się od Arabów, rzecz jasna, a skończy się na tobie i na mnie, jakbyśmy byli obywatelami Izraela. Tak? Właśnie już zaczyna wyrzucać nielojalnych, to potem już łatwo idzie. Ale to by było podważenie w ogóle sposobu, w jaki funkcjonuje Izrael. Żydów nie może wyrzucić z Izraela. Dlaczego nie? Jeżeli ci Żydzi wypowiadają się przeciwko temu, co jest jedyną słuszną linią polityczną. A to jest taka partia. To, no tak, to jest partia faszystowska z tym zastrzeżeniem, że nie ma tam kultu wodza, bo nie mogą się chłopcy dogadać, który z nich jest Mussolini. I są to za małe partyjki, żeby być partią masową i kadrową. Ale teraz to się może zmienić, bo chciałbym dokończyć tej historii politycznej przedwyborczej, bo ona ma implikacje nie tylko dla Izraela. Otóż udało mu się zmontować to, że te trzy maleńkie i niecierpiące się partyjki się ze sobą skleiły na czas wyborów i nagle z planktonu politycznego ten faszystowski blok, a tego terminu używam świadomie, używają go nie tylko demonstranci pod Knesetem protestujący przeciwko temu rządowi, ale na przykład były premier Ehud Barak. Faszystowski blok stał się trzecią partią w Izraelu. 14 miejsc w Knesecie. Dobrze, jak mówisz o nich faszyści, to wytłumacz ten termin. To znaczy, tak. Jakie cechy posiada ta partia, które pozwalają nazwać ją partią faszystowską? Jest po pierwsze skrajnie nacjonalistyczna. I to od nich pochodzi pierwsze zdanie porozumienia koalicyjnego, które zawarł Likud z tym blokiem religijnym sionizm i dwiema partiami religijnymi, że tylko narodowi żydowskiemu przysługuje niezbywalne i wyłączne prawo do całej ziemi Izraela. Do całej ziemi Izraela, czyli od Jordanu do morza. Tak, no, albo jeżeli zależy to od tego, jak to zdefiniujemy, kategoria ziemi Izraela nie jest zdefiniowana prawnie, ale wszystko mi jedno, niechby przez ziemię Izraela rozumieć podwórko pana Smotricza, to i tak pomysł, że tam, jeżeli się nie jest Żydem, nie wolno przez to podwórko przejść, jest absurdalny i skandaliczny zarazem. Tutaj podwórkiem pana Smotricza staje się całe państwo. Co więcej, ci Żydzi muszą spełniać obowiązek lojalności wobec państwa, tak jak je definiuje religijny sionizm. Nielojalnych się będzie deportować. Należy przywrócić karę śmierci. No to akurat pomysł i Ben-Gwira, i premiera Morawieckiego. Tutaj są takie rozmaite, zabawne styczności. Homoseksualiści to są zwierzęta na dwóch nogach, to cytat z rabina Noama, który właśnie dostał budżet 75 milionów szekli na prowadzenie departamentu w Ministerstwie Oświaty, który decyduje o tym, jakie zajęcia można organizować w szkołach poza programem. Więc rabin Noam zadba, żeby żadne dwunogie zwierzęta, prawda, w szkołach już nie bruździły dzieciom w głowach. Pani Sztruk, też z partii religijny sionizm, została przewodniczącą Departamentu do Spraw Wzmacniania Żydowskiej Tożsamości Państwowej. Orwell przewraca się w grobie ze zazdrości. Natomiast jej głównym zadaniem jest doprowadzenie do przyjęcia ustawy, która zezwoli lekarzom wszystkim świadczycielom usług, ale w tym też i lekarzom, na to, by
na klauzulę sumienia, że nie będą świadczyć usług, jeżeli jest to sprzeczne z ich sumieniem. Na przykład cukiernik będzie mógł odmówić wykonania tortu weselnego dla pary gejów, ale lekarz będzie mógł na przykład odmówić przeprowadzenia zabiegu in vitro, jeżeli uważa, że in vitro jest sprzeczne z jego wartościami, albo na przykład leczenia geja, jeżeli uważa, że geje to są zwierzęta na dwóch nogach. Wszystko to wyrasta z tej samej tradycji, z której w Europie wyrósł faszyzm. To, że nie mieliśmy żydowskiego faszyzmu, wynikło z tego historycznego incydentu, że faszyści nas mordowali, tak? Więc dosyć trudno było, żeby Żydzi popierali ruch, który popełnił na nich ludobójstwo. No ale to było 80 lat temu na innym kontynencie. Jak się okazało, ta bariera, to tabu nie było wystarczająco mocne. Wspomniałeś o tej umowie koalicyjnej. Tam w programie tego rządu pojawia się również prawo Knesetu do podważania decyzji Sądu Najwyższego. No to jest fundamentalne. No właśnie. Ponieważ, i to już nie są religijni sioniści, to jest Likud. I tutaj chodzi o to, żeby przywrócić władzę suwerena. Tak mówi i premier Netanyahu, i jego minister sprawiedliwości Yair Levin, który już się wsławił tym, że po raz pierwszy w historii Izraela mianował dyrektorem generalnym Ministerstwa Sprawiedliwości człowieka, który nie jest prawnikiem, bo też nie musi być. No. Chodzi o to, że w Izraelu, który nie ma konstytucji, Sąd Najwyższy pełni rolę ostatecznego gwaranta. Parlament jest jednoizbowy, nie ma konstytucji. Sąd Najwyższy 22 razy w historii państwa, która liczy już prawie 75 lat, 75 urodziny będą w maju, 22 razy obalał ustawy, które uznawał za sprzeczne z porządkiem prawnym Izraela. I jest to w oczach Likudu tak skandaliczne, że jednym z głównych celów ustawodawczych tej koalicji jest przyjęcie ustawy, która pozwoli Knesetowi odrzucać wyroki Sądu Najwyższego absolutną większością głosów, przynajmniej 61 głosów. No i tu już bardzo mocno wchodzimy w tą zasadę podziału władzy, bardzo mocno wchodzimy w istotę jakby demokracji, w jaki sposób ten kraj miałby funkcjonować. I tu się rodzi to pytanie, na ile to, co się dzieje w tej chwili, jest realnym zagrożeniem dla demokracji w Izraelu? Jest. Jest, ponieważ to, co zacząłem tłumaczyć, to ciłanie głosów przez Netanyahu, żeby tylko za skrajna prawica weszła do parlamentu, miało skutki nieoczekiwane. Na te partyjki głosowało mało kto, bo mało kto wierzył, że uda im się zebrać tyle głosów, żeby weszły, tak? Samospełniające się przepowiednia. Ale kiedy okazało się, że sam pan premier wkłada tyle wysiłku w to, żeby te partyjki jednak weszły do Knesetu, no to znaczy, że można. Te 14 miejsc nie wzięły się znikąd. Na skrajną prawicę głosowała część wyborców Likudu rozczarowana tym, że Likud nie dość radykalny, ale też głosowali autentyczni ekstremiści prawicowi, którzy po prostu do tej pory nie wierzyli, że ich głosy mogą mieć jakieś znaczenie. I tego się już nie odkręci. Ta skrajna prawica zobaczyła swoją siłę i nawet gdyby Netanyahu w jakimś przypływie szaleństwa zerwał koalicję i rozpisał nowe wybory, to faszyści na tych wyborach już nie stracą, bo już wiadomo, że można. Izrael funkcjonował bez konstytucji, bo funkcjonował na zasadzie konsensusu. Konsensus był dosyć prosty. No, jesteśmy otoczeni przez wrogów, i jeżeli sami sobie nawzajem nie będziemy pomagać, no to nas zepchną do morza. W związku z tym... Ty mówisz o tym, że może lec w gruzach istota, zasada, na której zbudowano to państwo, zasada solidarności wszystkich Żydów i tworzenie państwa, które im wszystkim da schronienie, które będzie ich reprezentowało, które będzie ich broniło. Ta zasada już legła w gruzach, ponieważ dzisiaj trzeba wybierać... Izrael został utworzony jako państwo żydowskie i demokratyczne, tak mówi Deklaracja Niepodległości, ale jeżeli reprezentantem wartości żydowskich jest dzisiaj religijny sionizm, to obrona wartości demokratycznych oznacza walkę z religijnym sionizmem, a więc także z tym rozumieniem wartości żydowskich. Znowu, to nie jest w historii demokracji zjawisko nowe, prawda?
To jest problem, z jakim się zawsze borykają demokracje, kiedy demokratycznie dochodzą do władzy skrajni nacjonaliści. Ale po raz pierwszy przed tym problemem staje państwo, które nie ma konstytucji. W związku z tym wszystko to, co 61 posłom do Knestu przyjdzie do głowy, może być jutro prawem. Bo nie ma ustawy zasadniczej, na przykład mówi, że nie wolno z dnia na dzień prowadzić kary śmierci, albo że nie wolno pozbawiać ludzi obywatelstwa, albo nie wolno wprowadzać cenzury, albo nie wolno dyskryminować homoseksualistów. Tego wszystkiego nie ma. To wszystko było konsensusem politycznym, który dzisiaj już nie istnieje. Bo nie tylko chodzi o te 14 miejsc, które mają faszyści w Knesecie, ale o to, że oni je tam mają, dlatego, że zadbał o to przywódca największej partii, która owszem była prawicowa, ale jako żywo nie faszystowska, Likud nie jest partią faszystowską, i że zrobił to w celu zawarcia koalicji z tymi faszystami. A więc odpowiedzialność za tych 14 ponosi i Likud, i jego dwaj pozostali partnerzy koalicyjni, czyli dwie partie religijne. Większość Izraela opowiedziała się w tych wyborach za podważeniem zasad demokracji po to, żeby skorumpowany premier mógł uniknąć kary sądowej. To nie jest mało. Dlaczego? Ja wiem, że to jest bardzo naiwne i proste pytanie do zadania. Wytłumaczyłeś to w sensie technicznym, wytłumaczyłeś to w sensie politycznym, jak Netanyahu, manewrując, lawirując, potrafił podporządkować sobie politykę tego państwa. I książki powstają na ten temat. Niezwykle sprawny, niezwykle skuteczny polityk. Ale dlaczego Izraelczycy przez te ostatnie lata w to weszli i doprowadzili do takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli w tej chwili? No, odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, i to o tym trzeba pamiętać, nie nastąpił w Izraelu jakiś dramatyczny zwrot na prawo. Różnica w liczbie głosów oddanych na koalicję pro-Netanyahu i na resztę, czyli koalicję anty-Netanyahu, to jest 38 tysięcy głosów w niemal 10-milionowym państwie. Gdyby nie to, że partie arabskie poszły w szyku rozproszonym, walcząc ze sobą nawzajem i dość skutecznie wycięły się z Knesetu i podobnie zrobiły obie partie lewicy, których jedna nie weszła do Knesetu w ogóle, a druga ledwo przepełzła przez próg wyborczy. Gdyby nie to, mielibyśmy w Knesecie podział 60-58 i nie jest jasne, czy Netanyahu mógłby stworzyć koalicję. Więc nie nastąpił w społeczeństwie izraelskim żaden dramatyczny zwrot, którego odzwierciedleniem byłby ten zmieniony Kneset. Nastąpiło coś innego. Załamał się konsensus. A załamał się, myślę, dlatego, że myśmy bardzo długo przywykli traktować jako naturalne coś, co właściwie jest cudem. Izrael od swojego powstania do dziś toczy wojnę. Jest to jedyne takie państwo na świecie, którego samo istnienie jest nieustannie zagrożone. To, że oni wcześniej nie zwariowali, naprawdę jest cudem, bo to trudno jednak jest wytrzymać. Ale wojna oznacza przemoc, a nie używa się przemocy bezkarnie nawet w słusznej sprawie. Sprawa Izraela jest częściej słuszna niż niesłuszna, aczkolwiek Izrael także popełniał na tej wojnie zbrodnie. Próbował zresztą je ścigać mniej lub bardziej skutecznie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przemoc korumpuje wszystkich. Tak jak społeczeństwo palestyńskie jest głęboko skorumpowane kultem terrorystów, których imiona nadaje się szkołom i przedszkolom. A jak był ten okres, kiedy się terroryści wysadzali w powietrze, żeby zabijać ludzi wokół siebie, w telewizji palestyńskiej występowały ich matki, które mówiły, że są szczęśliwe, że syn się rozerwał na kawałki i że mają jeszcze 3 synów i mają nadzieję, że oni też, tak? W podobny sposób, a czy inaczej, skorumpowało się społeczeństwo izraelskie. Najpierw to było widać na wskaźnikach socjologicznych. Zaczęła się pojawiać przemoc w rodzinie, czego w historii narodu żydowskiego po prostu nie było, tak?
Ale nie jest wyobrażalne, że stosuje się przemoc na zachodnim brzegu, a potem można ją zdjąć, tak jak się zdejmuje mundur, gdy się wraca do domu. Ta przemoc zostaje, zatruwa. I w którymś momencie proste rozwiązania nagle stają się atrakcyjne. No jak ktoś jest nielojalny, no to niech się wynosi. No jak ktoś jest terrorysta, no to należy go zabić. Jak ktoś kocha inaczej niż ja uważam, że należy kochać, no to jest chory i należy go leczyć. W końcu na pewno nie wolno mu publicznie występować. I tak dalej, i tak dalej. Przemoc oducza szacunku dla złożoności. Pałka jest bardzo prostym rozwiązaniem, tak? Karabin jeszcze prostszym. I trzecie, coś, co jest tutaj paradoksem w całej tej historii, tym rządem Izrael zbliża się do swoich sąsiadów. Jednym z powodów, dla których Izrael był nie do przyjęcia na Bliskim Wschodzie, to była ta bezczelna demokracja. No. To, że tam naprawdę zwykli ludzie obalali swoimi głosami rządy, a potężni premierzy szli siedzieć za korupcję, na przykład do litości. No, premier, żeby siedział za korupcję, to tak strasznie raziło. To było dużo większą zniewagą dla sąsiednich państw niż konflikty o ziemię czy dyskryminacja mniejszości, bo to jest na Bliskim Wschodzie normą. Nie jest normą, że premier idzie siedzieć, bo zabrał publiczne pieniądze. Nie jest normą, że jeżeli żołnierze wbrew prawu kogoś zabiją, to staną przed sądem, nawet jeżeli niekoniecznie zostaną skazani. Otóż to wszystko, czym Izrael nie był normą na Bliskim Wschodzie, właśnie uległo osłabieniu. I sąsiedzi Izraela mogą odetchnąć, mówią, no, nie tacy Żydzi inni od nas, da się z nimi dogadać, da się z nimi żyć. Ja kiedyś rozmawiałem z redaktorem Al-Ahram, wielkiego egipskiego tygodnika politycznego. I tam żeśmy sobie rozmawiali o izraelskich politykach. I mówię, wiesz, jest jeden wasz polityk, bo dla niego ja jako Żyd to jestem, znaczy jestem Izraelczyk, więc izraelscy politycy to są moi. Jest jeden wasz polityk, którego ja naprawdę szanuję. Mówię, no, kto? Lieberman, Avigdor Lieberman. Mnie zatkało. Lieberman to jest prawicowy, świecki nacjonalista, że akurat w koalicji anty-Netanyahu, bo nawet on nie mógł znieść korupcji premiera, który potrafi mówić takie rzeczy jak, no jak się coś tam Egiptowi nie podoba, to zawsze możemy zbombardować Tamę Asłańską, albo że no, tych Palestyńczyków trzeba po prostu wyrzucić i cześć. Ja mówię, dlaczego Lieberman? Dlaczego? A bo on jest szczery. Bo on mówi to, co myśli. Słuchaj, no nie oszukujmy się. Jakbyśmy my mogli, to byśmy was wyrzucili do morza. Jakbyście wy mogli, to byście nas wygnali na pustynię. I Lieberman dokładnie tak mówi. Ty wiesz, jak nas taki Peres obraża? Jak on mówi, że tutaj może być jak w Unii Europejskiej i pokój, i współpraca. Tak jakby ktokolwiek z nas chciał współpracować z kimkolwiek z was, albo odwrotnie. A Lieberman mówi, a to jest gość. No to tacy Liebermanowie właśnie, tylko w najgorszym możliwym wydaniu, dorwali cię do władzy. Nie wiem, czy oddadzą. Jeszcze słowo na temat polityki Izraela wobec Rosji i Ukrainy. Nowy szef dyplomacji Eli Cohen rozmawiał z ministrem Ławrowem i zapowiedział zacieśnienie współpracy z Rosją. Ambasador Ukrainy w Izraelu mówi, że nie rozumie polityki Jerozolimy w kwestii wojny w Ukrainie. Jesteś w stanie wyjaśnić, o co w tej polityce chodzi? Pytam zwłaszcza w kontekście tego, że wszyscy wiemy, jak ścisłe są związki Rosji z Iranem, wróg numer jeden Izraela. Pewnie ta współpraca, czyli dostawy broni, mówiąc wprost, z Iranu, nie są za darmo. W którymś momencie Irańczycy przyjdą i poproszą o rachunek, który Rosja zapewne ureguluje. Izrael sobie z tego nie zdaje sprawy? Właśnie dlatego, że Izrael sobie z tego zdaje sprawę, stara się utrudnić Rosji regulację tego rachunku. Jeżeli Rosja by dostarczyła Iranowi systemy antyrakietowe S-400, to ewentualny izraelski atak na irańskie instalacje atomowe mógłby stać się dużo trudniejszy, bądź wręcz niemożliwy. Już teraz te działania lotnictwa izraelskiego w Libanie, które Izrael podejmuje systematycznie, niszcząc irańskie instalacje wojskowe, irańskie fabryki rakietowe, mimo tego Hezbollah ma już około 100 tysięcy rakiet,
Te wszystkie ataki na instalacje irańskie są możliwe tylko dlatego, że są koordynowane z Rosją. Więc Rosja tutaj rzeczywiście może złapać Izrael za gardło. Jerozolima jest tego świadoma. Ale w poprzednie dwa rządy, i Beneta, i Lapida, mimo to, choć nie przyłączyły się do sankcji i nie godziły się na dostawę broni dla Ukrainy, to potępiały Rosję publicznie, uznając agresję na Ukrainę za nieuprawnioną, zbrodnie wojenne rosyjskie za godne najwyższego potępienia. Tego już nie będzie, bo nacjonaliści mają to do siebie, że uważają, że liczy się tylko ich własny interes. W związku z tym apelowanie do tego rządu, żeby kierował się wartościami Solidarności na przykład, jest nieporozumieniem. No, nacjonaliści są solidarni tylko wobec samych siebie. To w sytuacji Ukrainy dużo nie zmieni, bo umówmy się, nawet gdyby u władzy był rząd, który by się rzeczywiście z Ukrainą solidaryzował, to Izrael nie ma na zbyciu żelaznej kopuły. Te systemy, które ma, są rozmieszczone po to, żeby bronić Izraela. Już nie mówiąc o tym, że uczenie się obsługi tych systemów to są długie miesiące. Więc tego, o co Ukraina najbardziej prosi Izrael, Jerozolima po prostu nie może dostarczyć. Ale tutaj po prostu nie będzie już żadnych złudzeń. A ty nie widzisz takiej możliwości, że Rosja zacznie współpracować z Iranem w sprawie produkcji broni atomowej? Nie, dlatego że irańska bomba atomowa byłaby Rosji nie na rękę. Znaczy, oczywiście głównym zagrożonym przez tą bombę jest Izrael i państwa arabskie, stąd te wszystkie nowe koalicje, które od kilku lat powstają. Natomiast Rosji wcale nie zależy na tym, żeby mieć na południowej granicy mocarstwo atomowe. Już miała dość kłopotów z wpływami Pakistanu w Afganistanie i ze świadomością, że istnieje granica gruźb, jakie Moskwa może wystosować pod adresem Islamabadu. No, Pakistan ma broń atomową. Kolejna muzułmańska bomba atomowa naprawdę nie jest w interesie Rosji. Więc tego, jak myślę, Rosja nie zrobi. Ale zupełnie wystarczy, że dozbroi Iran konwencjonalnie tak, że izraelski atak stanie się bardzo trudny, bo nie wręcz niemożliwy, by to była groźba, którą po prostu można złapać Jerozolimę za gardło. Bardzo dziękuję. Konstanty Gebert, publicysta kultury liberalnej, autor m.in. książki Ostateczne rozwiązania ludobójcy i ich dzieło, którą bardzo Państwu polecam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Stany Zjednoczone zwiększają wysiłki w celu ograniczenia produkcji półprzewodników przez Chiny. Już w październiku Amerykanie wydali szeroki zakaz sprzedaży chipów, w których znajduje się amerykańskie oprogramowanie. Obywatele USA nie mogą również pracować dla niektórych chińskich firm. W grudniu prezydent Biden rozszerzył listę chińskich firm, do których nie wolno eksportować chipów, a Chiny wystąpiły do Światowej Organizacji Handlu z protestem przeciwko działaniom Amerykanów, uznając, że chodzi w nich o utrzymanie amerykańskiej przewagi na rynku naukowym, technologicznym i inżynieryjnym przy pomocy niedopuszczalnych metod. Amerykanie naciskają również na Holandię i Japonię, gdzie produkowane są chipy, by wprowadziły podobne obostrzenia wobec Chin, a głównym partnerem USA w tej chipowej wojnie z Chinami jest Tajwan, największy producent półprzewodników na świecie. Kilka tygodni temu tajwańska firma TSMC, światowy potentat w produkcji chipów, rozpoczęła budowę wielkiej fabryki półprzewodników w Arizonie. O co chodzi w tej wojnie chipowej i dlaczego jest ona jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej gospodarce światowej? O tym porozmawiam z Sylwią Czubkowską z portalu Spiders Web. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dlaczego półprzewodniki są ważne? Bo to jest serce, krew. Krew płynąca tak naprawdę w technologiach, to jest to, co mówię o tym sercu, o tej krwi, to są tak naprawdę słowa Xi Jinpinga, czyli przewodniczącego Partii Komunistycznej, przewodniczącego Chin, który takiegoż właśnie porównania używał
no, kilka miesięcy temu, i półtora roku temu, i trzy lata temu, za każdym razem, gdy odwiedzał chińskie firmy produkujące półprzewodniki, starając się je zmobilizować do jeszcze większego wysiłku i tak naprawdę do nadgonienia ogromnych zaległości i technologicznych, i można powiedzieć cywilizacyjnych, jakie te państwa ma, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. O co półprzewodniki chodzi? Są obecne gdzie? Wszędzie. Wszędzie. Teraz rozmawiamy, nagrywamy się na mikrofony, które mają ich pewnie kilka czy kilkanaście. W twoim laptopie jest ich może ze 100. Samochód, którym przyjechałam, też miał ich na pewno, może kilka tysięcy. Drzwi by się w tym samochodzie nie otworzyły bez półprzewodników, co było widać bardzo wyraźnie właśnie w 2021 roku, kiedy doświadczaliśmy na świecie wielkiego kryzysu półprzewodnikowego związanego z zerwaniem łańcuchów dostaw w czasie pandemii, ale także właśnie takimi zaburzeniami, powiedzmy, geopolitycznymi. I efektem tego kryzysu półprzewodników był też kryzys na rynku samochodowym. Setki tysięcy być może samochodów stały, gotowych samochodów wyprodukowanych w wielkich firmach, stały na parkingach i były nie do sprzedaży, były nie do ruszenia, bo nie było w nich właśnie chipów. Kto produkuje te chipy? Największym producentem jest TSMC, czyli potentat tajwańskiej produkcji półprzewodników, odpowiada za trochę ponad 60% tego rynku na świecie i, co jest bardzo ważne, ponad 90%, dokładnie 92% tych półprzewodników najnowocześniejszych generacji. Bo to jest zasadnicza różnica, prawda? Czym innym jest półprzewodnik w czajniku, czy tam w kuchence, a czym innym jest półprzewodnik w smartfonie Apple. Oczywiście, że tak. Co więcej, te kolejne generacje półprzewodników bardzo teraz w ostatnim czasie zaczęły szybko po sobie następować. Najbardziej charakterystycznym, najłatwiejszym być może dla naszego słuchacza do wyobrażenia tu elementem jest po prostu ich wielkość. Z kilkunastu nanometrów zaczęły być zmniejszane do 5-6. Dzisiaj mówimy o 4-nanometrowych jako tych najnowocześniejszych, a TSMC jest gotowe do produkcji dwójek i trójek, czyli naprawdę mikrochipów. Dla porównania powiedzmy, że włos na twojej głowie, na mojej już nie, ale na twojej głowie ma mniej więcej 50 tysięcy do 100 tysięcy nanometrów. Dokładnie tak. Dokładnie. Także to są rzeczywiście mikroskopijne urządzenia, dzięki którym funkcjonuje współczesna gospodarka, dzięki której my żyjemy. A przynajmniej dzięki którym żyjemy na takim poziomie, na jakim żyjemy Dokładnie. Obecnie. Bo one są autentycznie wszędzie. To nie są tylko wysokie technologie, czy tam wspomniane dzisiaj samochody. To są technologie medyczne, to są technologie telekomunikacyjne, rozrywka. Właściwie ja sobie nie jestem w stanie teraz wyobrazić żadnego elementu naszego dzisiejszego funkcjonowania bez chipów. No cały na pewno przemysł medyczny, prawda? Wszystkie operacje, które wykonujemy, bez tego nie dałoby się utrzymać medycyny na tak wysokim poziomie. No dobrze, to teraz zadam głupie pytanie. Jak Chiny chcą tak bardzo produkować więcej tych chipów, to dlaczego tego nie robią? Bo nie potrafią. I to jest clue. Chipy to jest taki organizm złożony. Bardzo ciekawie mi na ten temat mówił kilka tygodni temu, jak byłam właśnie na Tajwanie, Robert Tsang. Robert Tsang jest jednym z takich wielkich biznesmenów, twórców tego tak naprawdę, tej potęgi chipowej na Tajwanie. On to w latach 80. był jednym z tych rozkręcających ją i mówił wprost, to jest organizm naczyń połączonych. Nie jest tak, że jedna firma, nawet to TSMC, jest w stanie wszystko wyprodukować samodzielnie. Żeby ten mechanizm, ten cały organizm mógł działać, są potrzebne konkretne jego takie elementy. Więc dzisiaj, jak zaczęłyśmy rozmowę, wspominałeś Holandię. Dlaczego Holandia jest tak ważna? Bo Holandia i firma AMO są potentatem w produkcji maszyn do, no powiedzmy, drukowania chipów. Do litografii, czyli litografii, tak. Rycia w krzemie. Rycia, dokładnie. Stany Zjednoczone są wciąż potentatem, jeżeli chodzi o know-how, czyli co będzie na tym krzemie tak naprawdę wyryte w tym chipie. Tajwan od lat 80. zbudował w sobie no naprawdę potężne moce produkcyjne do tego, żeby po prostu na samej końcówce te chipy wyprodukować, wydrukować. I te konkretne państwa ze sobą współpracują. Chiny z nimi bo nie współpracują. Bo są po dobrej stronie mocy. Dla nich prawda? Na jeszcze pewno. Jeszcze Japonię do tego możemy dorzucić, tak, prawda? Tak, ale Japonia była przez dekady mocna w chipach, ale straciła tą potęgę. Próbuje ją teraz odbudować
Również dlatego, żeby poprawić po prostu poziom swojej gospodarki. No, ale są to kraje problemy. Albo związane z Zachodem w sposób oczywisty, albo zaniepokojone tym, co dzieje się w Chinach. To są państwa, o których się mówi, albo które o sobie mówią, że like-minded countries, tak? Czyli mające taką pewną wspólnotę postrzegania tego, co jest kluczowe w naszym rozwoju. Chiny przegapiły ten moment, a może po prostu nie zdążyły nakraść ze Stanów technologii, żeby do tego wyścigu o miejsce w tym łańcuchu produkcyjnym półprzewodników, żeby to miejsce sobie zapewnić. Z Tajwanu jak już to z Tajwanu, bo rzeczywiście, nie oszukujmy się, związki chińsko-tajwańskie są silne. Historycznie są silne, gospodarczo są wciąż bardzo silne, politycznie to mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację, ale też są silne. I jeżeli już to z Tajwanu dochodziło i dochodzi do takich prób, ja nie chciałabym do końca używać słowa kradzieży, aczkolwiek sam Tajwan i jego eksperci mówią o porywaniu. Ale jeśli mówimy o porywaniu ekspertów, kradzieży technologii, to już Chińczycy to robili od lat, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Te rzesze studentów, możemy to nazwać nie kradzieżą, tylko czerpaniem zysków, czy czerpaniem wpływów. Inspiracji i tak dalej. Ale jak mówię o tym porywaniu, to chodzi rzeczywiście o proces prób nagabywania, zatrudniania ekspertów, inżynierów tajwańskich do firm chińskich. Do tego stopnia był to duży problem, jest to duży problem w Tajwanie, że tamtejszy rząd kilka tygodni temu zdecydował się o wprowadzeniu dosyć drastycznego nowego prawa, które wszystkim pracownikom sektorów krytycznych, technologicznych, czyli właśnie sektora półprzewodnikowego, nakazuje zgłaszanie do urzędu migracyjnego na 60 dni każdej podróży swojej do Chin. Każdej podróży przez Chiny nawet. Co więcej, taki obowiązek ma obowiązywać przez 3 lata po zakończeniu pracy w tym sektorze. Więc to pokazuje, jak bardzo Tajwan ma silne poczucie, że ma w ręku kartę przetargową po prostu, globalną kartę przetargową. Za chwilę do Tajwanu wrócimy, ale co w tym wszystkim robią Stany Zjednoczone? Bo jeżeli popatrzymy na to, z jednej strony to jest ten proces nakładania sankcji i zakazów różnego rodzaju, z drugiej próba współpracy z Tajwanem, która wygląda na to, że Stany chcą przenieść produkcję tajwańskiej firmy do siebie, do Arizony. Stany ewidentnie też mają poczucie, że straciły tutaj dobrych kilka lat i dobry teren, mocny teren. Więc po pierwsze został uchwalony tak zwany Chip Act, czyli konkretna ustawa, która ma wspierać rozwój przemysłu półprzewodnikowego w samych Stanach Zjednoczonych. Chociaż wiemy doskonale, że Stany nie są gospodarką, która jest szczególnie mocno oparta na takim wsparciu państwowym, tak? Jeżeli chodzi o ich prywatne przedsiębiorstwa. I tam są nakłady przewidziane rzędu bodajże 50 miliardów dolarów na rozbudowę tego sektora. Jednym z tego elementów tej rozbudowy jest właśnie budowa w Arizonie fabryk przez TSMC. To są fabryki, które mają produkować głównie dla Apple, który jest zresztą jednym z największych, jeżeli największym indywidualnym klientem TSMC na świecie. I te fabryki, początkowo ta inwestycja miała być planowana na 12 miliardów dolarów. Na początku grudnia nagle ogłoszono, zresztą to było ogłoszenie, na którym był i Joe Biden, i legendarny prezes TSMC, i Tim Cook. Ogłoszono, że to będzie 40 miliardów dolarów. Więc widzimy, nakłady państwa 50, a tutaj inwestycja tajwańska 40 w taki offshore. Czemu to się dzieje? To się dzieje raz z powodu, oczywiście typowo gospodarczej potrzeby. Stany chciałyby tutaj mieć też coś do powiedzenia. Drugi powód jest taki, że jest jednak obawa, że w sytuacji, w której Chiny mogłyby zaatakować ten Tajwan, to się wydaje nam mało prawdopodobne, ale jest gdzieś tam w głowach polityków. No nie jest w głowach, tylko w deklaracjach, prawda? Xi Jinping jasno deklaruje, że to jest cel polityki zagranicznej Chin. Tajwan zostanie zjednoczony z macierzą. Przy czym to zjednoczenie, zostanie zjednoczone niekoniecznie musi oznaczać atak. To może oznaczać, próbę odzyskania ideologicznego Tajwanu, wpływu dezinformacją na wybory, etc. Tak? No ale w razie, gdyby Chiny jednak weszły do tego Tajwanu i przejęły tamtejsze moce, w jakiś sposób zatrzymały produkcję, żeby był jednak druga noga, która będzie bezpieczeństwem przynajmniej dla rynku amerykańskiego. Trzeci powód, to jest też powód polityczny, wyraźnego wskazania koalicji de facto amerykańsko-tajwańskiej i półprzewodnikowej, i politycznej. Tu nie ma w ogóle, w tym nie ma żadnej tajemnicy.
To jest bardzo ciekawa ta zależność między Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi, również w kontekście właśnie półprzewodników, bo to jest z jednej strony tak, bardzo się kochamy i ufamy sobie nawzajem, no ale wspomniałaś przed chwilą, Tajwan dysponuje kartą przetargową, która jest złotem współczesności, jeśli chodzi o całą globalną gospodarkę. Trudno sobie wyobrazić, żeby teraz przeniósł całą swoją najnowszą technologię, najnowsze zdobycze do Stanów Zjednoczonych i powiedział, no musimy tak zrobić, dlatego że wy nas chronicie przed Chinami. Tak chyba do końca nie jest. No i właśnie ta wiedza jest doskonale, powiedzmy, zmapowana w samym Tajwanie i nie przenosi całej produkcji, przenosi jakąś tam część. Nawet nie tyle przenosi, co po prostu otwiera dodatkową nogę. Co więcej, wracając tutaj do wielkości naszych półprzewodników, tam mają być produkowane 4, 4, 6, a TSMC na Tajwanie jest gotowy do 2, 3. Więc owszem, i te najlepsze produkcja? Będą dalej, w dalszym ciągu dokładnie będą w Tajwanie. Tak, dokładnie tak. Dzielimy się, produkujemy, ale nie oddajemy naszego, no nie wiem, tej aorty, tak? Która tym sercem tam gdzieś najmocniej bije. Dobrze. I jest jeszcze druga strona tego medalu. Mianowicie problem chyba poważny, który polega na samoograniczeniu się Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Zachodu w ogóle, bo można oczywiście Chiny postawić pod ścianą i po prostu spowodować sytuację, oni produkują co 12, 10, 12% tego, co jest im potrzebne. Jeśli zostaną tylko z tymi chipami, to nie będzie połowy albo 3/4 produktów, których my używamy codziennie do życia, jak już wcześniej żeśmy ustalili. Więc to nie może być tak, że Chiny zostaną całkowicie odcięte od tej technologii. Trzeba dwie kwestie rozróżnić. To te 10-12% półprzewodników, które Chiny produkują na własne potrzeby, to są rzeczywiście na potrzeby Chin, ale nie na potrzeby amerykańskich czy zachodnich firm produkujących w Chinach. Te wciąż kupują TSMC, to są inne łańcuchy dostaw, powiedzmy. Te 10-12% to są na firmy chińskie i Chiny chciałyby rzeczywiście w najbliższej dekadzie dosiągnąć do 60%. To jest bardzo wysoki, mocny i ambitny plan. No i tutaj jest pytanie, czy Amerykanie będą im w tym pomagać? Nie będą. Czy nie? Nie będą. No, a od razu mogę powiedzieć, zrobią wszystko, żeby Chinom się to nie udało, bo im później Chiny osiągną, no, względną suwerenność półprzewodnikową, tym później Chiny będą też mogły osiągać suwerenność technologiczną na każdym innym poziomie. Więc po pierwsze, rzeczywiście w ramach tego Chip Act pojawiła się ta regulacja z października tego roku, nakazująca wszystkim obywatelom Stanów Zjednoczonych, każdej osobie, która posiada paszport amerykański, a pracuje dla firm półprzewodnikowych w Chinach, natychmiastową rezygnację z pracy pod karą utraty tegoż paszportu. I tam no, dobre kilka tysięcy inżynierów, z tego co donosiły media również chińskie, social media głównie chińskie, no, praktycznie w ciągu nocy, można powiedzieć, tak zrezygnowały z pracy. To byli głównie Chińczycy z paszportami amerykańskimi i Tajwańczycy z paszportami amerykańskimi, ale i tam jednak też chyba chodzi o właścicieli zielonych kart, prawda? Tak, to znaczy, oczywiście. I tutaj pewnie więcej będzie Chińczyków czy Azjatów. Ale to był wyraźny sygnał, że uderzamy właśnie w ten know-how, w tych ludzi, bo bez ludzi nie ma sektora półprzewodnikowego, bez ekspertów, bez inżynierów. To nie jest, jakby to wytłumaczyć, to nie jest prosta fabryka, w której można tego pracownika wykształcić w ciągu roku czy dwóch i go szybko podmienimy. To są wieloletnie studia, eksperci, którzy naprawdę poświęcają wiele lat na tym, żeby się przygotować do tej pracy. Jak Chiny mogą odpowiedzieć? Czy w ogóle mogą? No poza tym, że składają symboliczny protest w Światowej Organizacji Handlu. On nie jest do końca taki symboliczny, ale powiedzmy sobie szczerze, że Amerykanie tłumaczą, to są sprawy wagi państwowej dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju. WTO nie jest organizacją, która się tym zajmuje. Dziękujemy, do widzenia. Po pierwsze, Chiny mają ogromne inwestycje w ten sektor. Jeżeli mówiliśmy o 50 miliardach w Stanach, to sobie wyobraźmy, że w Chinach to do tej pory już poszło 150 miliardów dolarów, a właśnie zapowiedziano kolejne 148 miliardów. To są helikoptery pieniędzy. Tam po prostu jest zasypywany ten sektor technologiczny ogromnymi kwotami. One idą i do dużych firm technologicznych chińskich, ale i do startupów. Są też oczywiście przeróżne takie fiskalne, prawne pomoce w stosunku do tych firm, żeby jak najszybciej rozpoczęły pracę, badania, pomocy w właśnie zatrudnieniu ludzi, ekspertów ze świata. Tylko to nie jest takie łatwe w sytuacji, w której to państwo nie ma dłużej historii produkcji półprzewodników. Co więcej, same pieniądze nie zawsze wystarczą po prostu.
I okazuje się, że nawet te ogromne kwoty wrzucane już w ten sektor półprzewodnikowy po prostu kończyły się skandalami, takimi korupcyjnymi skandalami, tak? Firmy, które dostawały, brały te dotacje, nic nie wyprodukowały i upadły. Firmy Amerykanie, zresztą, Amerykanie tak, odchodzą sobie od tego przekonania, że kapitał nie ma ojczyzny. Okazuje się, że ma ojczyznę i tą ojczyzną są Stany Zjednoczone. W tym wypadku tak. No i Tajwan. Znaczy ten kapitał w Tajwanie też jest naprawdę duży na to. Przy czym Tajwan może już nie musi aż tak dużo inwestować finansowo, bardziej rzeczywiście tu się stara wprowadzać kwestie regulacyjne, legislacyjne. Jeszcze słowo może na temat na koniec takich krajów jak Japonia czy Holandia. Czy one jednoznacznie stroją po stronie Stanów Zjednoczonych? No bo ta firma holenderska, o której wspomniałaś, bardzo dużo pieniędzy straci, jeśli nie będzie eksportowała, a zdaje się, że już decyzja została podjęta. Nie będzie eksportowała chipów do Chin. Decyzja jeszcze nie została podjęta. Decyzja została podjęta już jakiś czas temu dotycząca najnowocześniejszych maszyn i to rzeczywiście ich eksport został wstrzymany do Chin, ale wciąż jest eksport takich, no powiedzmy tam znowuż kilku generacji wstecz. To jest zawsze rozgrywka na poziomie trochę polityczno-finansowym. Jeżeli Stany Zjednoczone coś Holandii zaoferują, być może mają coś do zaoferowania, nie tylko czysto finansowego. No, żyjemy w bardzo trudnym momencie. Może społeczeństwo holenderskie niekoniecznie jest tak jak polskie, postawione w mocnej sytuacji zagrożenia związanego z wojną w Ukrainie, ale widzimy, że ten układ sił, układ bezpieczeństwa się przesuwa, więc być może te argumenty się pojawią. Jeżeli chodzi o Japonię, to ta współpraca już została nawiązana. Ona jest nawiązana między Japonią a IBM, więc też na poziomie takim, no, Japonią, japońską firmą oczywiście, a IBM, czyli na takim poziomie biznesowym, ale też były konkretne sygnały, no tam były telefony po prostu do ministra przedsiębiorczości Japonii o to, żeby zaczęli współpracować ze Stanami na tym polu. Myślę, że Japonia będzie nawet bardziej chętna niż Holandia, bo Japonia ma tu dużo silniejsze poczucie właśnie kwestii związanych z bezpieczeństwem. No to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, czyli wszystko to, co się dzieje wokół Tajwanu jest niezwykle ważne. No, tutaj myślę, że społeczeństwo japońskie, Japonia się czuje trochę jak Polska i Ukraina w tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska z portalu Spiders Web była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Samba que nem craque de futebol acaba com a marcação quando pega na bola. Balança que vai, mas não vai, dribla dois da lençol e bota o parceiro na cara do gol. Um samba bem feito é que nem dar um show na final, tocando com jeito entre as pernas de quem vem de sola, mandando no peito de quem põe no chão, mete o pau e faz gol de letra e sacode a geral. O samba tá nos pés de Zicos e Pelés, virou camisa 10 da seleção. E a ginga de Mané Garrincha, então, é o samba mais puro que vem do coração. Quem é bom de bola e quem é bom de samba, tem muito orgulho de ser campeão. Na cara do gol. Um
samba bem feito é que nem dar um show na final. Tocando com jeito entre as pernas de quem vem de sola, mandando no peito de quem põe no chão, mete o pau e faz gol de letra e sacode a geral. O samba tá nos pés de Zico e Pelés, virou camisa 10 da seleção. E a ginga de Mané Garrincha então é o samba mais puro que vem do coração. Quem é bom de poli, quem é bom de samba, tem muito orgulho de ser campeão. Quem é bom de bola também é bom de samba. Quem é bom de samba também é bom de bola. Quem pega na bola e é bom já nasce bamba. E o craque no samba não aprendeu na escola. Quem é bom de bola também é bom de samba. Quem é bom de samba também é bom de bola. Quem pega na bola e é bom já nasce bamba. E o craque no samba não se criou na escola. Sergio Santos w utworze Samba i Futbol, o legendzie brazylijskiej piłki nożnej za czas jakiś, a teraz świat z boku. Jak Państwo wiedzą, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Wszystko co najlepsze w raporcie 2022 roku, ale seria plebiscytów, podsumowań, konkursów noworocznych trwa w najlepsze. I o tym dziś Grzegorz Dobiecki, nasz boczny obserwator. Stempel Nobla, Bookera, Pulitzera czy Goncourtów jest niczym przepustka do nieśmiertelności, ale to też gwarancja dobrej sprzedaży książki, choćby wśród snobów. Nabije kabzę wydawcy, autorowi również przyniesie sporo, w tym lepsze warunki następnej umowy. Na muzyków z nagrodą Grammy albo laurem konkursu Chopinowskiego obok sławy spłyną tantiemy z nagrań i koncertów do niesprawiedliwego podziału z producentem. Złota Palma, Srebrny Niedźwiedź, a najlepiej Oscar zapełnią sale kinowe, co przeliczy się na kasę i markę twórców. Red Dot dla designera, Pritzker Prize dla architekta, nawet World Press Photo dla fotografa poza prestiżem oznaczają nowe, intratne często zamówienia. Wraz ze Złotą Piłką zawodnik podbija swoją gigawartość rynkową. W nagrodę kupuje sam sobie pomarańczowe Lamborghini, bo takiego jeszcze nie ma. Ekonomista noblista zostaje autorytetem niepodważalnym z odpowiednim przełożeniem na honoraria za wykłady i konferencje. Naukowiec ścisły przebiera w zaproszeniach z najlepszych instytutów badawczych. O wszystkich tych zaszczytach według własnych kryteriów decydują gremia wtajemniczonych. Publiczność uważają gremia jako nieznająca się na rzeczy, czyli za głupia, nie ma tu nic do gadania. Otóż ma, gdyż w wielu dyscyplinach, zwłaszcza takich jak medycyna, piłka nożna, zdrowy rozum i polityka, wiedza ekspercka jest, ma się rozumieć, powszechna. Dlatego publiczność wydaje ze swego łona alternatywne kapituły, by te przyznawały antynagrody. I tak Złota Malina niweluje efekt Oscara. Niedopatrzenia Nobla naprawia Ig Nobel, a ofiary śmiałych eksperymentów na sobie mogą liczyć postmortem na nagrodę Darwina. Kiedy zaś komitet z Oslo przyznawał swój medal nie temu, komu trzeba, na przykład Karlowi von Osieckiemu, Liu Xiaobo albo Dmitrijowi Muratowowi, to słuszniejszego aktywistę pocieszano w domu odpowiednio nagrodą III Rzeszy, nagrodą Konfucjusza oraz nagrodą leninowską, obecnie przemianowaną na Nagrodę Państwową Federacji Rosyjskiej za zasługi w dziedzinie humanitarnej.
Wyróżnień za czyny dla dobra wspólnego zasadniczo wystarcza dla wszystkich zapracowanych na tym polu. Pokojowa Nagroda Indiry Gandhi, Nagroda Wacława Havla, Olofa Palmego, Księcia Asturii, Premio de Gasperi. A jednak honor honorowi nierówny. Największym popytem cieszą się Nobel Nagroda Sacharowa, a także przyznawana w akwizgranie Nagroda Karola Wielkiego. Aby zwiększyć podaż, można by pomyśleć o ich mutacjach. Na przykład sięgnąć po bliskich krewnych Karola W. i wręczać również laury imienia jego ojca i dziadka. Inna sprawa, że ze względów estetycznych nie każdy chciałby przyjąć nagrodę Pepina Małego, a z kolei Karola Młota, pogromcę arabskich najeźdźców spod Poitiers, środowiska postępowe uznałyby niechybnie za islamofoba oraz prekursora polityki antyimigracyjnej. No i są jeszcze redakcyjne plebiscyty, rankingi i ankiety, które mają wskazać najbardziej wpływowych ludzi lub jednego człowieka roku. Najrozsądniej postępują redaktorzy, którzy nie udają, że pytają o zdanie publiczności, tylko sami ustalają wynik. Najbezpieczniej robi to magazyn Forbes. Co roku, chociaż w zmiennej kolejności, wymienia tych samych przywódców silnych państw i organizacji międzynarodowych, szefów wielkich korporacji i innych trendsetterów, bo to oni faktycznie są najbardziej wpływowi. Największą dowolność kryteriów stosuje zaś magazyn Time, mieszając subiektywne uznanie dla dokonań laureata z jego realną mocą sprawczą. Tym razem redaktorzy Time'a mieli związane ręce. Nie mogli nie przyznać tytułu Wołodymirowi Zełenskiemu, gdyż jemu lub jego narodowi albo jego krajowi tytuł bohatera roku przyznają wszyscy. Powiedzmy wszyscy w kręgu euroatlantyckim. W Ugandzie, Urugwaju, Uzbekistanie mogłoby być już inaczej. Time abstrahuje od faktu, że prezydent Ukrainy nie okazałby się herosem, a prezydent USA politykiem stanowczym, że tylu innych nie musiałoby wybierać między wiernością zasadom a kunktatorstwem, że Zachód by się nie obudził, a Sojusz Atlantycki nie umocnił, gdyby nie rosyjskie zbrodnie i łajdactwa ostatnich miesięcy. Time, choć w przeszłości przyznawał swój tytuł Hitlerowi, a Stalinowi nawet dwukrotnie, teraz nie chce przyznać, a my z nim, że człowiekiem roku 2022 był w gruncie rzeczy Władimir Putin. Raport o książkach już w najbliższy poniedziałek. Przed chwilą Grzegorz Dobiecki opowiadał o problemach redakcji, które przyznają tytuły Ludzi Roku czy Wydarzeń Roku. Piękno raportu polega na tym, że naprawdę nie musimy się w niczym ograniczać. Możemy opowiadać o świecie takim, jakim go widzimy. Również o świecie książek czy szerzej kultury. Agata Kasprolewicz jest z nami. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. I wiem, że w tym najbliższym odcinku spojrzysz w towarzystwie znakomitych gości na te ostatnie 12 miesięcy. Tak, będziemy podsumowywać rok 2022 w literaturze, ale no właśnie, to nie będzie na pewno ranking, to nie będzie szukanie listy bestsellerów czy takich książek najlepszych. Bo no właśnie, to jest jakieś takie ograniczanie się. Zresztą myślę, że już takich rankingów powstało mnóstwo. A ja z moimi gośćmi, i tutaj chyba mogę zdradzić, że będą to Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, oraz Piotr Oleksy, zastanowimy się nad tym, co nas ucieszyło literacko w roku 2022. Jakie książki spowodowały, że byliśmy szczęśliwsi, że uśmiechaliśmy się do literatury. I niekoniecznie muszą być to książki nowe, niekoniecznie muszą być te książki wydane w 2022 roku, czy też napisane w 2022, tylko takie, które z jakiegoś powodu wybrzmiały mocniej, z jakiegoś powodu nas zatrzymały, z jakiegoś powodu wzruszyły, czy spowodowały, no właśnie, że ten krajobraz literacki nam się rozjaśnił. Z drugiej strony na pewno nie unikniemy pytań o rolę literatury w 2022, bo tak mi się wydaje, że ten ubiegły rok wytrącił literaturę z tych czysto literackich ram. Wojna w Ukrainie sprowokowała bardzo taką, myślę, że emocjonalną i ważną dyskusję o tym, czy moralnie jest czytać rosyjską literaturę. Myślę też, że to, co jest ciekawe, to to, że
zaczęliśmy odkrywać literaturę ukraińską z kolei. Oczywiście Jurij Andruchowicz czy Serhii Żadan to były nazwiska znane, ale nigdy nie aż tak ważne, nigdy nie aż tak istotne dla nas i w ogóle dla literatury światowej jak dziś. Z drugiej strony przypominam sobie słowa Serhija Żadana, który powiedział: zbyt blisko jest ta wojna, żeby siedzieć z piórem. No właśnie, i jaka jest rola pisarzy ukraińskich? Czy oni powinni teraz pisać? Czy oni powinni nieść świadectwo? A z drugiej strony, jak inaczej pisarz może nieść świadectwo, jeśli nie poprzez swoją działalność literacką? No ale czasy wojny są wyjątkowe i o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Oprócz tego jeszcze takie dwie książki, które z różnych powodów były bardzo ważne w 2022. To są Szatańskie wersety, napisane, wydane w 1988 roku, ale w sierpniu 2022 autor Salman Rushdie został zaatakowany przez nożownika. Po raz kolejny ta książka ściągnęła na autora nieszczęście i po raz kolejny zupełnie tym razem w innym kontekście polityczno-społecznym, bo w Iranie dzieją się rzeczy bardzo ważne. Ludzie wychodzą na ulicę, kobiety wychodzą na ulicę. No i porozmawiamy o tym, jak należy czytać dzisiaj Szatańskie wersety? Jakie znaczenie ma dzisiaj ta książka? Oprócz tego rozmowa także o zeszłorocznej noblistce Annie Ernaux. To jest bardzo piękna, intymna literatura i przypomina mi się jedno zdanie z jej książki Bliscy, kiedy autorka odtwarza życiorysy swojej matki, swojego ojca, swojej siostry i pisze: mogłabym to zrobić na podstawie wspomnień, na podstawie zdjęć, pamiątek, ale postaram się to zrobić za pośrednictwem słowa, bo to właśnie słowo niesie prawdę. Raport o książkach w poniedziałek. Dziękuję bardzo, Agato. W poniedziałek będziemy słuchać. Mam nadzieję, że wszyscy. Bardzo serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, raport o książkach, raport o stanie świata, wszystkie nasze formaty. Także audycje wyjazdowe, które cieszą się tak wielką popularnością wśród słuchaczy, powstają właśnie dzięki Państwu. A propos audycji wyjazdowych, to proszę nasłuchiwać nas dzisiaj do końca audycji i zwłaszcza w przyszłym tygodniu proszę słuchać raportów, bo będą właśnie audycje wyjazdowe. Powiem wkrótce o to, skąd będziemy nadawać. W tej mierze nic się nie zmienia. Raport pozostaje audycją otwartą dla wszystkich za darmo, wolną od reklam i treści marketingowych. Nie lokujemy produktów, nie robimy tematów na zamówienie z zewnątrz. Wszystko, co ukazuje się w tych programach, jest naszym wyborem redakcyjnym. I to właśnie jest możliwe dzięki Państwu, dzięki patronom, osobom prywatnym i firmom, które ufają nam na tyle, by wspierać nas finansowo. Z serca dziękuję wszystkim za to, co dla nas zrobiliście w roku 2022 i za to, że zostajecie z nami na kolejne miesiące i lata. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy Hale, Six Construction, firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza,
bo świat nie jest nam obojętny. PurePlay, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO, Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Teraz czas na pierwszy w tym roku reportaż. Jest on po części odpowiedzią na apel naszego słuchacza i patrona, pana Pawła Czabaka ze Stowarzyszenia Marfan Polska. Apel, by zwrócić uwagę na choroby rzadkie, których świadomość i wczesne rozpoznanie pozwalają chorym normalnie funkcjonować. W Polsce na choroby rzadkie choruje ponad 2 miliony ludzi, a liczba jednostek chorobowych, które określa się mianem rzadkie, to jakieś 8 tysięcy. Zespół Marfana, o którym za chwilę Państwo usłyszą, to choroba tkanki łącznej. Jestem bardzo wysoki, po 2 operacjach na otwartym sercu, oprócz tego mam rozwarstwioną aortę piersiowo-brzuszną. Każdego dnia udowadniam sobie i wszystkim, że można z tym normalnie żyć. Tak pisał do nas pan Paweł Czabak, właściciel firmy, która od 30 lat produkuje klawiatury i fronty foliowe dla producentów elektroniki. Zapraszam na reportaż Anny Dudzińskiej, superbohater Marfan, po którym, mamy nadzieję, będziecie Państwo inaczej słuchali bicia swego serca. Ja, mając 2 sztuczne zastawki, czasami nie słyszę ich i w ogóle jestem przyzwyczajony do tego. Po dźwięku zastawki można określić, czy ona w porządku działa, bo to musi być taki metaliczny posłuch i wtedy, jeżeli tak jest, to znaczy, że prawdopodobnie wszystko jest dobrze. Nie pamiętam, ile mi wyszło. Liczyłem długość wszystkich moich blizn i to tam wyszło na pewno z 1,5 metra albo więcej, jak sobie zliczyłem po wszystkich moich operacjach różnych. Ale jeżeli chodzi o pobyty w szpitalu i takie, no, że tak powiem, wyłączenie z aktywności normalnej, no to pewnie no, kilka lat by się zebrało. Thank you.
Tam widzisz? To jest szyszę. Lej. To był specjalny zabieg, szczególnie w łazience. Wszystko jest wyżej, do czego moja żona musiała się przyzwyczajać. Tak, ja co prawda jak się dzieci pojawiły, to się martwiłam o nie, jak one będą korzystać w łazience, bo wysoko umywalka, wysoko toaleta, się okazało, że dzieci bardzo szybko dorosły. W tym roku, czyli jak jesteśmy, zaraz minie 14 lat po ślubie, to kupiliśmy sobie drabinę. Tak, no 2,8 wzrostu, więc nie ma problemu, kochanie, zdejmij mi ten duży garnek na rosół. I tak to działa. Dla mnie Marfan to było przekleństwo. To był ciężar wielki, a teraz śmieję się, że ja zawsze mam przyjaciela obok siebie, bo zawsze Marfan jest ze mną. I trochę może nie jest to anioł stróż, ale to jest zawsze ktoś, kto jest ze mną i mi towarzyszy. Ale jeżeli chodzi o medyczne rzeczy, no to jest to trochę bardziej skomplikowane. No więc zespół Marfana jest chorobą genetyczną tkanki łącznej. Ciało każdego człowieka składa się z różnych układów i z różnych tkanek, ze skóry, z mięśni i składa się również z tkanki łącznej. I teraz jeżeli mamy pacjenta, który ma genetyczny deficyt w tkance łącznej, to znaczy, że jakiś element, jakiś klocek Lego budujący tą tkankę łączną wypadł. Wypadł albo został podmieniony klockiem, który nie jest oryginalnym Lego. W związku z tym, gdy pacjent rośnie, próbuje biegać, uprawiać sport i on czuje po prostu namacalnie, że jego coś boli, że bolą go stawy, że się szybciej męczy, że nie jest w stanie dalej chodzić. O tyle są też takie elementy związane z tą chorobą, które nie dają żadnych objawów takich odczuwalnych dla pacjenta. I mowa tutaj o poszerzaniu się struktur serca i tętnic. Miałem okresy w życiu, kiedy żyłem tak na 100% i czułem, że po prostu mogę wszystko. I wtedy następowało takie stop, że jednak może nie. Przy pierwszej mojej tej poważnej operacji kardiochirurgicznej tak było, że trafiłem do szpitala po tym, jak nomen omen poznałem żonę swoją przyszłą. I tydzień później ja trafiłem na stół operacyjny. No ja wtedy czułem się, można powiedzieć, jak pan świata, nie, jak Leonardo DiCaprio na Titanicu, tylko właśnie nie wiedziałem, że zaraz ten Titanic będzie tonął, ale można powiedzieć, że czasami się boję tego takiego szczęścia, czy takiego poczucia, że mam kontrolę. Gdybym się nie bał, to jak to mówi nasz kardiochirurg, to byłbym szalony. Boję się, mam swoje lęki, obawy. Siedzę trochę jak na bombie i się tego boję się wyników. Zawsze takie momenty przełomowe, dramatyczne to są jakieś pobyty w szpitalach, czekanie na wynik. Taki moment, w którym lekarz mierzy tą aortę, mierzy opuszkę aorty podczas badania echo serca. To jest tak naprawdę kluczowe i najważniejsze. I tam jest ten strach największy w tym momencie, który jest momentem takim absurdalnie cichym, bo zawsze w tych gabinetach echo panuje takie przytłumione światło, żeby lekarz dobrze widział wszystko na monitorze. Panuje cisza, żeby lekarz się mógł skupić. Natomiast to, co jest gdzieś tam w sercu, wewnątrz, to jakby mi podpięli te elektrody, no to myślę, że tam by można było zobaczyć to, co jest, to oczekiwanie właśnie na informacje. Ja tak mam, bo każdy z nas jest inny. Ja gdy czekam, to się bardziej stresuję niż już jak ta informacja jest. Śmieszne jest to, że ja inaczej słyszę to cykanie, inaczej te zastawki niż ktoś z zewnątrz. Wiem to dlatego, że jak spotykamy się ze znajomymi, którzy mają też wymienione zastawki, no to ja słyszę ich zastawki inaczej niż swoją. Ja to gdzieś tam słyszę. Ja w ogóle słyszę to, jakbym miał tutaj w tętnicy szyjnej, a tak naprawdę jest to dużo głębiej. Ja jakoś tak... No taki urok już nas. Ale to też przydatne jest i moja żona często. Czy może na szczęście nie często, ale jeżeli się źle czuje, no to po prostu nasłuchuje i od razu wie, czy żyje, czy nie. Ale dowcipny ten mój mąż. Ja na przykład jak zasypiamy i dom cichnie, to mogę rozpoznać, czy Paweł się dobrze czuje, czy nie. Bo po prostu, jeżeli jest zaburzony rytm serca, to słychać to w tej jego zastawce. I wtedy pytam, kochanie, jak się czujesz? A on mówi, no jakoś dzisiaj właśnie gorzej.
Czy mogę puszczać kawę? Co powinna kobieta też zrobić? Poproszę. Bezkofeinowo? Tak. Ja po rozwarstwieniu aorty mam naciśnienie tętnicze i czasami, że tak powiem, stać mnie na to, żeby się napić kawy, ale da się żyć. Każdy ma jakieś przeszkody, ja tak myślę, że to zależy od tego, jak się do tego podchodzi. Ja znam też przeszkody. Wiem, że nie będę skakał na bungee, nie będę pilotem myśliwca czy jakichś innych ekstremalnych rzeczy nie będę robił. W młodości było to dla mnie na pewno bardzo trudne. Jeszcze dwa. Dla pani, słodzi pani? Ten moment, kiedy zaczęliśmy być razem, no to bardzo dobrze pamiętamy tą datę i że to właśnie było tam połowa lutego. Wielka miłość. Ale dziękuję, że czekałaś. Dziękuję, że ty również. Ja nigdy nie byłam zaskoczona informacją o tej chorobie. Mąż, będąc w dobrym stanie, będąc facetem, w którym się zakochałam, przystojnym, na spacerze w kwietniu, powiedział mi o tym, że on tak ma. I że prawdopodobnie ta choroba jest chorobą genetyczną, więc w razie czego, to była jedna z pierwszych rzeczy, które Paweł powiedział, że on tą chorobę prawdopodobnie przekaże swoim dzieciom. Ja to przyjęłam ze spokojem, nie wiem dlaczego, nie wiem do dziś skąd we mnie taki spokój, ale ja przede wszystkim byłam zadowolona z tego, że wiadomo o tej chorobie. Dlatego, że jakoś w mojej świadomości o wiele groźniejsze były zawsze takie historie, które człowiek w sobie nosił, a nie miał o nich pojęcia. I to, że się jest chorym na Marfana, to oczywiście jest trudne do zaakceptowania. Dla mnie też to było trudne, ale no swoim świadectwem, tym co robię na co dzień, no też staram się udowadniać, że można normalnie żyć, funkcjonować, być aktywnym zawodowo i nie tylko brać, tylko też bardzo dużo dawać. Tak bardzo jesteśmy świadomi tego, każdej minuty, która jest minutą spokojną, normalną, szczęśliwą, kiedy mamy takie zwykłe obowiązki. My w ogóle nie mamy potrzeby, żeby narzekać na to, że coś jest do zrobienia, bo to jest takie fajne, że można tak po prostu normalnie żyć. Uwielbiam moją dzielnicę, moją małą ojczyznę Bielany. Całe życie tutaj jestem, więc firmę też mamy na Bielanach. Jedziemy do naszej firmy i tam jesteśmy w tej lokalizacji już ponad 20 lat. Tak? Kiedyś startowaliśmy w garażu. Typowa takie przedsiębiorstwo lat 90., które się tu potem trochę rozrosło. Akurat w tym samochodzie się w miarę komfortowo mieszczę. Wyróżniamy się. I ja przez wiele lat, tak można powiedzieć, że do niedawna to był dla mnie problem. Nie chciałem być zauważany, a byłem zauważany. I szczerze mówiąc, jak ktoś się mnie pyta, ile mam wzrostu, to odpowiadam. I pytam się również, ile ta osoba ma wzrostu. I wtedy jest dość duża konsternacja, że osoba, która jest czasami o pół metra niższa ode mnie, też musi odpowiedzieć na to pytanie. No już podjeżdżamy. Tutaj bramę muszę otworzyć, żebyśmy mogli sobie zaparkować w miarę komfortowo. Tu za panem, tak? Tu się rozbieramy. Dzień dobry. A Morele, do ciebie? Tak, do mnie. To jest. Cześć. Zaraz będę... Walczymy do końca. Tak, bo to takie nasze mamy hasło, żeby zmotywować się do tego, żeby tutaj się nie poddawać. Tutaj mamy, tam gdzie jest więcej rzeczy na biurku, to jest dział badań i rozwoju. Więc, nie tak, u ciebie jest jak zwykle porządek. Nawet nie widzę, a wiem. Oklejam od zewnątrz taką specjalną okleiną, folią, klawiatury. Szef sprawdza jakość i co? Ja nie sprawdzam jakości, bo ja mam słaby wzrok, ja wszystko puszczam. Dla mnie wszystko jest dobrze. A klawiatury, które właśnie, czyli te panele, które Jarek tutaj pomaga zabezpieczać,
służą do pompy infuzyjnej, do podawania leków, głównie na salach pooperacyjnych czy na salach intensywnej terapii właśnie nasze klawiatury pracują. Można nacisnąć, są takie przyciski po prostu jak gdyby... O. Tu, naciskam. Okej, okay, wkładka, o tu najlepiej. Każdy myśli, że jest tylko łatwe, nie? Że się naciska, o, i działa i... Kiedyś dzieci za pilota robiły, a teraz jak gdyby to samo działa, nie wiadomo jak. To, co daje mi takie poczucie sensu i taką dodatkową wartość tego, co robimy u nas w firmie, jest to, że czasami będąc w szpitalu, widzę pracujące urządzenia z naszymi klawiaturami, z naszymi panelami i wiem, że one czasami nawet mi pomagają dojść do zdrowia. Też przyczyniamy się do tego, żeby no, to życie było lepsze. To jest dozownik do kleju technicznego. Często słyszę tą zastawkę, jak zasypiam, kiedy już mogę się odciąć zupełnie od wszystkiego, ale tak czasami jest, że gdzieś słyszę podobny dźwięk, czy to w samochodzie, czy właśnie u nas na produkcji słyszę te dźwięki i wtedy sobie to jest jakby taki element no, przypominający, że to jest, istnieje i takie rytmiczne cykanie właśnie, no właśnie to są takie dźwięki, które mi przypominają o tym, że ten Marfan jest ze mną. Jakbyś był łaskaw sięgnąć tu z najwyższej półki. Wydaje mi się, że ten różowy i niebieski to będą ich, wiesz? No to na pewno. Tak. Albumy mamy takie ze zdjęciami, tak? Kiedyś jeszcze wywoływaliśmy, teraz już przestaliśmy niestety, ale trzeba to zmienić. O, to jest Małgosia po urodzeniu. Od razu lekarze mówi, że jest bardzo podobna do Pawła i że prawdopodobnie odziedziczyła po nim zespół Marfana. To tutaj jest córka, a to jest syn. Tak, to tutaj jak była mała, ale to ja może pokażę, jak trochę była większa, bo to właśnie no, tutaj w tym wieku to właśnie ona dla mnie była bardzo podobna do mnie, jak byłem mały. Ja się bałem i na początku też, ty może już nie pamiętasz, ale ja mówiłem, że nie będę miał dzieci, bo nie chcę przekazywać tego dalej, ale potem moja żona pokazała mi, że no w sumie to każdy człowiek może zachorować na tysiące różnych innych chorób i mogą się starzyć wiele innych nieszczęść. Dzisiejsza medycyna też pozwala jakoś te procesy spowalniać. Natomiast kiedyś rzeczywiście w encyklopediach, w podręcznikach akademickich, no to zespół Marfana był opisany tak pewnie na 1/3 stronę i kończył się zazwyczaj takim zdaniem, że pacjent zazwyczaj nie dożywa 30 roku życia i umiera w wyniku pęknięcia tętniaka aorty. Natomiast no, dzisiejsi pacjenci, którzy wiedzą o tym, że są chorzy, no to mogą na tyle wyprzedzać ten skutek i poddawać się takiej operacji planowo, żeby właśnie nie dopuścić do tego pęknięcia gwałtownego i powikłań. Będziemy robić wszystko, żeby te dzieci od początku zaopiekować i troszczyć się również w tym kierunku. No i to się udaje. Tak, nigdy nie miałam takiej myśli, że zrobiliśmy im krzywdę, powołując je do życia. To nie. Tak jakby ja miałam zawsze poczucie, że to nie ja o tym decyduję. Że gdybyśmy mieli ich nie mieć, to byśmy ich nie mieli. Najwyraźniej mieliśmy je mieć. I zawsze byłam z tego powodu szczęśliwa. Natomiast to trzeba przeżyć, tak? Trzeba tak jakby pochować w sobie i przeżyć żałobę w sobie na temat wyobrażeń zdrowego rodzicielstwa. Bo patrząc na dzieci, przyjaciół, widzieliśmy, że nasze są z jednej strony słabsze, z drugiej strony cierpią dużą ilość tych badań i wizyt lekarskich. I to było dla mnie przytłaczające. Ja kiedyś to przeliczałam, to się okazało, że my na wizytach takich, w poradniach specjalistycznych, to ja to policzyłam, że to było około 100 dni w roku, tak? Więc no 1/3 to był czas spędzony właśnie w tych placówkach. Co nam powiedział nasz przyjaciel kiedyś, to co jest najważniejsze generalnie w rodzicielstwie i ja w to głęboko wierzę, że to jest miłość. Znaczy, mi bardzo by to pomogło, jak ja byłem dzieckiem, o tak może powiem, jeżeli któryś z moich rodziców byłby chory i był w stanie zrozumieć to, co ja czuję. Ladies,
papy. Czy okrzyjesz się z Filipem? Na szafy ułożone przez ciebie czekają, Rysiek. No rano układałeś, prawda? Nie, ja układam. Ty to układał. Bo Rysiek sam grał. Nie wiedziałam, który z was ułożył, więc wolała mnie. Macie kawę, czy zrobić kawy? Jest kawa. A ty chcesz? Macie, a to ja sobie zrobię. Gościa kawy? Nie. U nas w domu się mówi o tym otwarcie. Czasami może nawet zbyt otwarcie. Może za dużo. Za dużo czasami. Ale nawet na któreś chyba urodziny czy imieniny kupiłem tobie album anatomiczny. Pamiętam, że uwielbialiśmy oglądać z rysunkami. Dzieci i dzieci też, nie? Co? Album anatomiczny, pamiętasz? Nie. Ja taki z... Gosia się do operacji swojej przygotowywała z albumem. Co? No, pamiętasz, jak miałaś mieć zabieg na zatoki? A. I oglądałaś to? Rzeczywiście jedni ukrywają chorobę i czekają na odpowiedni moment, żeby usiąść przy stole i 3-4 powiedzieć dzieciom. My natomiast przyjęliśmy to na takiej zasadzie, że od zawsze o tym normalnie rozmawialiśmy. Tu jest serce, kawałek serca. O, tu jest aorta. No to chodź tu. To jest łuka aorty, czyli to, co ja miałem wymienione ostatnio. A to jest aorta piersiowo-brzuszna, co jeszcze kiedyś może będę miał. A ty to się miałaś na przyrodzie teraz. Nie miałam części o serca. Nie, miałam części o tętnicach i żyłach. I tych włosowatych czymś tam. No. Mama! A niebieskie to były żyły? Tak, dobrze pamiętasz. Niebieskie to żyły. A czemu nie? Czerwone to tętnice. Coś jest skomplikowane, nie? A taka autostrada. Ja się czuję z tym lepiej, że nasze dzieci wiedzą, na co ja jestem chory, o co chodzi z ich chorobą. Po prostu wiedzą, jakie są. A jak wiedzą, jakie są, to jest im też łatwiej po prostu funkcjonować, nie? Czy nasze dzieci wiedzą, jakie są? I czy czymś się różnią od rówieśników nasze dzieci? Tak. Czym na przykład? Na przykład tym, że jesteśmy wysocy. Ile masz lat, powiedz najpierw? 8,5. A pamiętasz, ile masz wzrostu? Chyba 1,48 m. Bardzo dobrze. Ja mam 10 i mam 1,71 m. Mam to na pamięć wkute. Ja kiedyś mówiłem, że jestem takim robokopem trochę, posklejanym z różnych rzeczy. Teraz mówię, że jestem mutantem genetycznym, jak mam dobry humor. Albo denowo, tak. Albo denowo, ale nie, mutantem tak nie mówcie, dzieci, bo to nie jest ale fajnie. Ale ty tak powiedział. Ja tak mówię. Ojciec czasami tak sobie żartuje. No właśnie! Tłumacz się, sam to wymyśliłeś. Ja czasami tak mówię żartobliwie o sobie samym, ale no generalnie no ja jestem pierwszym przypadkiem w rodzinie. I ode mnie się wszystko zaczęło. Można powiedzieć, że jestem takim pra-marfanem w naszej rodzinie. Pra-marfanem? Mam do ciebie tak mówić? Tak, możesz, od dzisiaj możesz do mnie mówić pra-marfanie. Nie, wiesz. W erze superbohaterów to się czuję tak, że wiesz... Mam coś może nie z innej planety, ale tak się czuję taki inny, wyjątkowy. Że mam jakąś taką coś specjalnego wszczepionego. Superbohater Marfan. Reportaż Anny Dudzińskiej w raporcie o stanie świata. W wieku 82 lat odszedł Pele, Edson Arantes do Nascimento. Brazylijczyk uważany za najlepszego piłkarza w historii. Jako jedyny człowiek trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, strzelił 1283 bramki w 1363 meczach, w tym 77 w 92 występach w reprezentacji. Debiutował w dorosłym futbolu w wieku 15 lat, prawie całą karierę spędził w jednym klubie, Santos. To są statystyki, które mógłbym ciągnąć, ale nie bardzo wiadomo po co,
bo to nie dlatego, w każdym razie nie przede wszystkim dlatego, setki tysięcy ludzi w ostatnich dniach oddały hołd zmarłemu osobiście, a miliony, a nawet miliardy odczuwały żal z powodu odejścia człowieka, którego zdecydowana większość z nas nie widziała na żywo, na pewno nie widziała na własne oczy na stadionie. Pele był kimś znacznie więcej niż najlepszym piłkarzem świata i wirtuozem sztuki piłkarskiej. Pele był i jest mitem. Legendą podobną postaciom literackim, które niekoniecznie muszą istnieć realnie, żeby całkiem realnie istnieć w naszym życiu, zwłaszcza kiedy jesteśmy dziećmi, i mieć wpływ na nie. Jak Robin Hood, albo Winnetou, albo współcześnie Harry Potter. Ja nigdy nie widziałem całego meczu z udziałem Pelego, tak jak nie widziałem Robin Hooda, ale obaj byli w moim życiu od zawsze. Pele przebijał z zaledwie skrawków obrazów. Widziałem fragmenty jego zagrań w czarno-białym telewizorze z kaszą zamiast obrazu, a mimo to, od kiedy pamiętam, że żyję, Pele był obok. Na zdjęciach, w wyobrażeniach, które na podstawie tych telewizyjnych czy prasowych skrawków budowałem. Nie tylko dla mnie, dla wielu ludzi, dla milionów. Pele był i jest marzeniem o pięknie i dobru, które pokonuje przeszkody i zwycięża. Potwierdzeniem, że są wśród nas wybrańcy Boży, więc może i Bóg istnieje, albo przynajmniej piękno, w które warto wierzyć. Skąd się to brało? Skąd wziął się Pele? Jak stał się tym, kim jest dzisiaj dla miliardów ludzi? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Bartłomiej Rabi, dziennikarz sportowy, również wydawca z wydawnictwa Mandioka, a przede wszystkim w tym wypadku znawca Brazylii. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ty jeszcze bardziej nie widziałeś Pelego na żywo niż ja, bo jesteś młodszy. Tak jest. Ale masz z kolei znacznie bliższe związki z Brazylią, więc przypuszczam, że potrafisz może mniej efemerycznie niż ja przed chwilą opowiedzieć, kim był ten człowiek. Albo kim był, kim jest dla Brazylijczyków. Na pewno najważniejszym sportowcem w historii tego kraju. To bez cienia wątpliwości. I myślę, że dla starszego, ja jestem 75. rocznik, czyli no już urodziłem się, jak Pele grał w kosmosie amerykańskim, to już był zmierzch jego kariery. Na pewno dla wielu pierwszym ciemnoskórym piłkarzem, który zrobił światową karierę i stał się ikoną futbolu. Bo to, że dziś w telewizji Globo jedna ze starszych pań odwiedzających stadion Villa Belmiro, gdzie była trumna Pelego wystawiona, powiedziała: dzisiejsze gwiazdy, miała tu na myśli Neymara, Ronaldinho, Ronaldo i innych, śpią sobie w łóżeczku, które pościelił im Pele. I coś w tym jest. Wspomniałeś o tym, że był czarny. To jest bardzo ważne. On się urodził w 40 roku. O ile wiem, niewolnictwo w Brazylii zniesiono w latach 80. XIX wieku. Formalnie. Formalnie. Piłka nożna była zakazana dla czarnych przez bardzo długi czas, prawda? Tak, Arthur Friedenreich, pierwsza gwiazda brazylijskiego futbolu, musiał bielić skórę twarzy i nosić siatkę na włosach, żeby ukrywać to, że jest mulatem. To były lata naste, początek lat 20. XX wieku. A równocześnie ten przełom lat 50., 60. to był dobry moment dla Brazylii. Kraj wchodził w ten okres rozwoju, czuli się ludzie pewniejsi siebie. To był też moment, kiedy po tej tragedii, o której chyba warto wspomnieć, tragedii narodowej, jaką było przegrana z Urugwajem w 1950 roku, kiedy Pele miał 10 lat, ten kraj wychodził na prostą również, jeśli chodzi o sprawy piłkarskie. Stawał się, no nie tyle potęgą, bo to chyba jeszcze nie był ten czas, kiedy był potęgą, bo potęgą byli wtedy Węgrzy, potęgą byli Anglicy, ale na pewno nie była nią Brazylia. W każdym razie już zaczynała się alternatywa dla europejskiego futbolu. Tak, 58 rok, kiedy Brazylia wygrywa wreszcie Mistrzostwo Świata, to jest w takim symbolicznym znaczeniu pierwszy raz Brazylia jest w czymś lepsza od pierwszego świata. Jest lepsza od Europy, jest lepsza od Argentyny, która zawsze Argentyńczycy nazywali siebie Europejczykami Ameryki Południowej. Brazylijczycy wreszcie zatkali im usta. Jeszcze 4 lata później obronili Mistrzostwo Świata. To w ogóle już dzisiaj trudno sobie wyobrazić, wygrać 2 mundiale z rzędu. I w tamtych dwóch drużynach grał właśnie Pele. W
pierwszej strzelił kilka goli jako nastolatek. To było wydarzenie na skalę światową, on mając 17 lat z okładem strzelał gola za golem, w tym gole w półfinale. Hat-trick w półfinale i dwa gole w finale. Proszę sobie wyobrazić, co by się dzisiaj zdarzyło, gdyby w finale mundialu, który skończył się niecały miesiąc temu, jakiś nastoletni Argentyńczyk wpakował 3 gole w półfinale przeciwko Maroku, a potem 2 przeciwko Francji. Myślę, że cena 120 milionów euro za transfer z Boca czy z River pękłaby jak nic. Wszystkie Manchestery, City, United, Real i Barcelony zapożyczałyby się, żeby wykupić takiego gracza. A Pelé do Europy nie przyjechał, bo to były trochę inne czasy. Santos wtedy stanął na głowie, żeby Pelé został w tej drużynie i on między jednym mundialem a drugim po prostu wygrał wszystko, co się wtedy w klubowej piłce dało wygrać. W 59 roku został królem strzelców Copa America. Wtedy ten turniej nie miał takiego już znaczenia. Jeszcze nie miał takiego znaczenia jak później. I w 62 jako największa wtedy gwiazda futbolu przyjechał na mundial, ale zagrał tylko 1 2/3 meczu, bo doznał kontuzji i Brazylia mimo jego braku też wygrała mundial. Tam wtedy Garrincha w decydujących meczach był najważniejszą postacią. No, to było dalsze budowanie tej postaci Pelego. Przy okazji jego śmierci przypomniano, że w 61 roku, czyli niespełna rok przed tym mundialem, włoskie kluby oraz Real Madryt stanęły do prawdziwego przetargu o to, kto wykupi Pelego i dosłownie przebijały się jak na tamte czasy sumami oferowanymi tak klubowi, jak i zawodnikowi, ale do transferu nie doszło. Dlaczego? W tamtych czasach zawodnik nie miał absolutnie nic do powiedzenia przy okazji transferu. Klub prowadził w ogóle te rozmowy, nie informując piłkarzy, że ktokolwiek się nim interesuje, żył w bogiej niewiedzy. To prezes klubu decydował o tym, czy zawodnik zostanie sprzedany, czy nie. No a jeśli tam Pelé był skarbem narodowym, bo właśnie ta Brazylia wygrywała z tym pierwszym światem, a ten futbol, podobnie jak samba i kawa, to był, stawał się takim narzędziem propagandy międzynarodowej brazylijskiej, no to lepiej niech najlepszy piłkarz gra w Brazylii. Bartku, ty powiedziałeś o tym, że 17-latek w 58 roku strzela gol za golem na Mistrzostwach Świata. I co by się dzisiaj wydarzyło? No dzisiaj również wydarzyłoby się to, że wszyscy byśmy znali tego nastolatka, natomiast wtedy nikt go nie znał, no bo oczywiście piłka nożna w ogóle była bardzo rzadko transmitowana. To był koniec lat 50., dopiero się zaczynała taka telewizja globalna. Nikt go nie znał, było to objawienie, co się chyba również składa na ten legendarny obraz Pelego. Pelego, który wyłania się gdzieś tam z dzieciństwa bardzo biednego, prawda, z tych historii, że tatę, który również był piłkarzem i który musiał przerwać karierę ze względu na kontuzję, wspomagał w ten sposób, że kupił sobie pudełko i został pucybutem i obiecał mu w 50 roku, jak ojciec płakał po przegranej Brazylii z Urugwajem w finale, że kiedyś dla niego zdobędzie Puchar Świata, Puchar Rimeta i 8 lat później zdobywa ten puchar. To jest legenda, to jest to, co budowało również jego postać, prawda? Tak, to jest legenda, ale też cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy, dlaczego on w tej Europie nigdy nie grał. I teraz chciałem wytłumaczyć dlaczego. Po pierwsze, wtedy nie było aż tak ogromnych dysproporcji finansowych między zarobkami najlepszych piłkarzy w Brazylii a w Europie, to po pierwsze. Po drugie, skoro Brazylia wygrywa 2 mundiale z rzędu, to brazylijski piłkarz ma takie poczucie, że po co on ma jechać do jakiejś Hiszpanii, skoro ta Hiszpania to nawet w strefie medalowej nie jest. W ogóle żadnych sukcesów nie ma. Albo do jakichś Włoch, skoro my ich lejemy, no to chyba nie są lepsi. Więc to jest druga rzecz. Trzecia, nie do końca są się w ogóle świadomi tego, że prowadzone są jakieś rozmowy. I czwarta rzecz, i to jest właśnie, wracamy do Pelego. Pele po tym drugim mundialu staje się taką gwiazdą i taką atrakcją w świecie piłki nożnej, że jego klub Santos permanentnie wyjeżdża na różnego rodzaju międzynarodowe tournée po obu Amerykach, po Europie. Przecież w 60 roku Santos był w Polsce, w Chorzowie, na Stadionie Śląskim i jako najlepszy z reprezentantów klubowych brazylijskiej piłki, oni sobie jeżdżą na te tournée. Te mecze są oczywiście świetnie opłacane. Mniej więcej żyją jak gwiazdy rock'n'rolla, jak Stonesi, jak Beatlesi. I teraz jest tak, masz 50 tysięcy dolarów, to gra ci Santos, masz 70, to na pewno cały mecz zagra Pelé. I Pelé od tego dostawał prowizję,
wypłacane do ręki. To były bardzo dobre pieniądze, które on w żywej gotówce przywoził do domu. I dlatego między innymi on też nie miał wielkiej presji przez długi czas na żadne wyjazdy, bo on naprawdę jak na tamte czasy żył fantastycznie. A po 70 roku, kiedy wygrał z Brazylią jako pierwszy i do tej pory jedyny człowiek, trzeci mundial w karierze, to był pierwszy mundial transmitowany przez telewizję w kolorze, to był pierwszy mundial w ogóle globalnie telewizyjnie transmitowany. I jeszcze ta Brazylia, nie dość, że jako pierwsza w historii wygrywa trzeci raz mundial, to jeszcze wygrywa go w sposób, jaki ponoć nigdy wcześniej nikt nawet nie marzył, że tak można wygrać. Są w finale wygrywając z Włochami. 4-1 to był mecz o trzecią gwiazdkę, bo Włosi też kiedyś w przeszłości mieli dwa zwycięskie mundiale. Pelé jest wielki, strzela 4 gole, jest gwiazdą turnieju i on wtedy staje się automatycznie słupem reklamowym na skalę, o jakiej wcześniej żaden piłkarz nie mógł nawet pomarzyć. Jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili do mistrzostw 4 lata wcześniej, bo one były ogromnym zawodem dla niego, prawda? On został wykopany, jak się mówi, z tych mistrzostw, zwłaszcza przez Bułgarów i Portugalczyków. To była piłka wolniejsza, może mniej skomplikowana taktycznie, ale jedno było chyba jeszcze bardziej obecne niż dzisiaj, to znaczy siła fizyczna. Ci, którzy nie umieli tak dobrze grać, tak szybko się poruszać, jeśli mieli do czynienia z taką gwiazdą jak Pele, to po prostu go, mówiąc nieładnie, kosili. I to, co zrobili Bułgarzy i Portugalczycy, no to jest po prostu wykopanie Pelego z tych mistrzostw, co zresztą, jak rozumiem, również spowodowało to, że w następnych mistrzostwach przed 70 rokiem on wcale się nie palił do tego, żeby jechać na nie. Tak, on miał już w pewnym momencie dość. To był tragiczny mundial. Można sobie nawet na YouTubie pooglądać te mecze, fragmenty meczów z Bułgarią i z Portugalią. W dzisiejszych czasach tam czerwone kartki wjeżdżałyby już w pierwszej połowie dla zawodników drużyn przeciwnych. Więc tak naprawdę w dzisiejszych czasach to Pele grałby na te faule, bo wiadomo byłoby, żeby dzięki temu poważnie osłabił rywali. I tam może parę razy by ucierpiał, ale rywal by kończył zdekompletowany. W tamtych czasach zupełnie inaczej funkcjonowało sędziowanie i to raczej rywale zniszczyli Pelego, a nie Pele zagrał na osłabienie ich, tak jak potrafi to robić w dzisiejszych czasach, na przykład Neymar, chociaż tam też dużo kartek łapie za pyskówki, ale to już jakby zupełnie inna sprawa. To był mundial, który Brazylia trochę przegrała na własne życzenie. W 1958 roku Brazylia zaskoczyła świat bardzo profesjonalnym przygotowaniem. Legenda, która długo u nas się utrzymywała, mówi, że chłopcy byli wzięci z plaż, z fawel i tak dalej, i tak dalej. Bzdura. To byli zawodnicy z dobrze opłacanych profesjonalnych klubów, a reprezentacja Brazylii prawie pół roku się przygotowywała do mundialu. Grali tylko zawodnicy występujący w lidze brazylijskiej, czyli wszyscy byli pod ręką. Drużyna miała rozbudowany sztab, to nawet były testy psychologiczne robione. W ogóle zaczynało się od tego, że leczyło się zęby. Dzisiaj oczywiście abecadło, ale Brazylijczycy się naczytali, że radzieccy naukowcy i amerykańscy przede wszystkim leczą zęby tym potencjalnym kosmonautom, więc pierwszy raz w historii wzięli się za leczenie zębów od razu, bo to przyczyna wszelkich chorób. Trener przygotowania fizycznego to był trener szkolący jednostki specjalne policji i wojska, więc zawodnicy brazylijscy byli do takiej walki wręcz na boisku, która jest normalna w sportach kontaktowych, świetnie przygotowani. To nie byli delikatni chłopcy, którzy pierwszy raz zobaczyli brutalnych rywali. Oni byli na to przygotowani, ale elementy judo, jiu-jitsu normalnie praktykowali na treningach. I Brazylia była świetnie do turniejów przygotowana, dlatego je wygrała. Natomiast oprócz oczywiście fenomenalnej techniki zawodników. Natomiast w 1966 roku była już władza wojskowa, reżim, który wiedział, że tak jak wcześniej mówiłem, kawa i samba i piłka nożna to jest towar eksportowy i cały świat chce tych Brazylijczyków zobaczyć, a Brazylia przyjeżdża do Anglii, czyli do matki futbolu przyjechał, jak oni to mówili, ojciec futbolu, no to mogło być spektakularne wydarzenie, które reżim by sobie pięknie wykorzystał, gdyby Brazylia wygrała trzeci mundial z rzędu, ale oczywiście jak to reżimy wojskowe, oni grubo przesadzili, bo oni tak naciskali na ówczesnych trenerów i na Związek Olimpijski, bo to wtedy nie była Federacja Piłkarska CBF, tak jak teraz, tylko Brazylijski Związek Olimpijski CBD, że doprowadzili te przygotowania do totalnego absurdu. Ja nie pamiętam dokładnie, ilu zawodników w sumie brało udział w tych przygotowaniach. Być może ktoś ze słuchaczy mnie poprawi, ale to było między 60 a 70.
jak z tej grupy w ogóle wyselekcjonować tą dwudziestkę, w jaki sposób, jeśli oni jeździli na jakieś tournée, wracali, znowu byli skoszarowani, to był totalny absurd, to im się, drużyna się im moim zdaniem zważyła i atmosfera pękła jeszcze przed mundialem, bo oni już mieli siebie dosyć po miesiącach wspólnych wojaży, jakichś pokazowych zgrupowań i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie jechali na turniej z takim przekonaniem, że tak naprawdę to już są tymi mistrzami świata, tylko trzeba było tam dojechać i rozegrać kilka meczy. Zaraz przejdziemy do związków Pelego z władzą, natomiast ja jeszcze chwilę chciałbym przy piłce nożnej pozostać. Jak wspomniałem, to była inna piłka. Znacznie mniej skomplikowana taktycznie, inaczej grali ci piłkarze, jak oglądamy te mecze, w których piłkarz biegnie przez 30 metrów z piłką i nikt go nie atakuje, no to możemy powiedzieć, że to śmiesznie trochę wygląda w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj. Ale mówi się także, że w piłce nie ma niczego, czego nie zrobiłby wcześniej Pele. Te wszystkie bajeczne zwody, które widzimy, czy widzieliśmy w wydaniu, nie wiem, Zidana, Ronaldinho, Ronaldo, jakieś nietuzinkowe zagrania, strzały na bramkę z połowy boiska, on to wszystko robił w latach 60. czy w latach 70. Zresztą on uznawał, że ten okres 68-72 to był dla niego najlepszy. W tym czasie on potrafił robić rzeczy, których nikt inny nie potrafił z jego współczesnych. Znaczy, na pewno technikiem był fenomenalny, natomiast być może byli porównywalni technicy, na przykład Garincha, który był parę lat starszy od niego, albo Didi. Natomiast fenomen Pelego polegał na tym, że on nie dość, że był najbardziej, czy jednym z najbardziej spektakularnych graczy, to jeszcze strzelał hurtowej ilości goli. Tego zwykle ci brylantowi technicy jednak tylu bramek nie zdobywali. On ich wszystkich kasował tym, że on strzelał tak niewiarygodnie dużo tych bramek, ważnych goli. I to była rzecz, która go wyróżniała. Oczywiście Gerd Müller miał podobne liczby, jeśli idzie o strzelone gole, ale nie zapamiętamy Gerda Müllera ze względu na jakieś spektakularne trafienia. Wiemy o tym, że to była maszyna do goli, ale była maszyną. Natomiast Pele to był artyzm, to była sztuka. No, był kiedyś taki na YouTubie, jeszcze znowu można poszukać sobie kanał Seci brazylijski, który przedstawiał bardzo dużo archiwaliów brazylijskich telewizji i tam można było oglądać godzinami mecze Pelego. Ja przyznam, że kiedyś, jak jeszcze ten kanał był powszechnie dostępny, miałem kilka takich nocek, kiedy oglądałem sobie tych starych mistrzów brazylijskich i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że troszkę mnie nużą te gole, jak on trzech mija i strzela gola, więc tego było tyle, że kiwnięcie trzech przeciwników, bramkarza i strzelenie gola, to wiesz, przewijałeś to po prostu. No dobra, kolejny. Więc to było coś, czego wcześniej naprawdę nikt wcześniej nie uskuteczniał i nawet Di Stefano, nawet Puszkasz, no byli za nim. Czasem zestawia się Pelego z Maradoną, również z Messim, ale nie o piłce chciałem porozmawiać. Maradona był człowiekiem, który miał ciemną stronę swoją. Ona zresztą była niezwykle atrakcyjna z różnych powodów. No, łatwo robić filmy o Maradonie, zresztą te filmy się robi o Maradonie, pokazując jego jakieś transgresje, jego miejsca, w które ten demon, który w nim tkwił, go prowadził. Wygląda na to, że Pele nie miał takiej ciemnej strony. Czy ja się mylę? Wydaje się, że nie, bo nawet tak. Po pierwsze, nie był żadnym wielkim działaczem polityczno-społecznym. No Maradona też nie był działaczem, natomiast dużo mówił, prawda? Natomiast Pele nie mówił. Tak, natomiast Pele w ogóle się nie angażował w kwestie rasowe, polityczne. On po prostu grał w piłkę, chciał na tym zarabiać, chciał grać w futbol, chciał dobrze żyć. Najbardziej kontrowersyjna rzecz z nim związana to jest to, że nie uznał jednego ze swoich dzieci, bo miał trzy żony plus kilka kochanek. I w wieloletnią batalię sądową przegrał i kiedy jego córka była chora, ona zmarła na białaczkę, to Pele nigdy się z nią nie skomunikował, nie skontaktował, nie odwiedził, ona zmarła, on jakby podważał do samego końca, mimo że badania DNA potwierdził, że jest jej ojcem, on jej po prostu nie uznał i koniec. I to było coś, co raczej z niesmakiem przyjmowano w Brazylii. I też trochę relacje w pewnym momencie bruździły mu na pewno interesy, które robił. Ale to już był późniejszy czas, lata 90. On nie został nigdy trenerem ani działaczem piłkarskim. On po prostu bardzo umiejętnie zarabiał na tym swoim wizerunku najlepszego piłkarza w historii.
nie angażował się w różne, też był politykiem, bo był pierwszym ministrem sportu w Brazylii, był, jest takie ważne dla brazylijskiej piłki nożnej prawo z 98 roku, zwane Lei Pelé, czy prawo Pelego, które liberalizuje przepisy dotyczące transferów piłkarzy, to co, na co on nie miał wpływu jako zawodnik, czyli w ogóle nie wiedział o tym, że ktoś w jego imieniu prowadzi rozmowy dotyczące transferu. On liberalizował w tym duchu prawa Bosmana, które było znane w Europie od 96 roku. Przyznawał większą wolność zawodnikom, jak on to sam nazywał. Piłkarz przestawał być niewolnikiem klubu. Ale generalnie ani politycznie się nie wypowiadał jakoś szczególnie. Nie był wojownikiem o prawa czarnych. Z władzą, jaka by nie była, to on po prostu grał w piłkę. I... No właśnie, pamiętajmy, że w czasie jego kariery przez 20 lat rządziła junta, prawda? To znaczy, on nie miał nic przeciwko temu, żeby Emilio Medici, który był wówczas prezydentem, korzystał na triumfach Brazylii. Spotykał się go, jak w 70 roku przyjechał z Pucharem Świata, to spotykał się z nim, całował, obściskiwał i tak dalej. Znaczy on, jak doszło do przewrotu, on był najlepszym piłkarzem na świecie. Nie wiemy, jakie były faktyczne zarobki, bo do dziś tak naprawdę część tych pieniędzy, które na tych turnieje różnego rodzaju zarabiali, to pewnie krążyło z ręki do ręki. Więc on był na pewno, jak na standardy brazylijskie, fantastycznie opłacanym sportowcem. To na pewno był gwiazdą, jak nie wiem, Elvis Presley. Żył po prostu w swojej bańce. Myślę, że on był kompletnie w pewnym momencie odrealniony. Zresztą był taki piękny felieton Tostao kilka lat temu, bo jego kolega z boiska z 70 roku Tostao, to jest człowiek, który miał być następcą Pelego, jak pewnie pamiętasz, ale doznał straszliwej kontuzji, odkleiła mu się siatkówka oka i już w wieku 26 lat przestał grać, a formalnie karierę zakończył jako 27-latek, mając już tam tytuł mistrza świata i tak dalej. Fenomenalny piłkarz. A on się tak zawziął, że skończył okulistykę i został okulistą. Chcąc leczyć siebie, leczył ludzi, a przy okazji jest świetnym felietonistą, pisze dla dziennika Folia do São Paulo. I on napisał taki artykuł, w którym powiedział, że był Diego i był Maradona, a w przypadku Pelego, ten brand Pele, który zaczął od 70 roku funkcjonować, był już nierozerwalną częścią jego osobowości. I on z Pelem nie miał zbyt wiele do czynienia, bo on nie wiedział, kim jest ten człowiek tak na dobrą sprawę. I coś chyba w tym było, bo Pele był w pewnym momencie taką postacią już do wynajęcia, do takim taranem. No, nie jesteś z Pelem, no to jakiś ciebie Brazylijczyk. Zresztą mieliśmy taką sytuację przy okazji pogrzebu. Casagrande, komentator sportowy, 60-letni były piłkarz, straszliwie rzucił się na młodych piłkarzy brazylijskich, te gwiazdy, które zarobiły dziesiątki milionów dolarów grając w piłkę typu Kaká, Ronaldo, że nikt z nich nie przyjechał na pogrzeb z Mistrzów Świata 2002, nikt z Mistrzów Świata 94, czyli ci, którzy znali Pelego osobiście, przyjechał tylko Mauro Silva, który nie ma nic wspólnego z piłką nożą, w ogóle robi interesy w Hiszpanii. I on powiedział, że no, dzięki niemu, dzięki takim graczom jak Pelé, zbudował się ten symbol brazylijskiego futbolu i wy możecie sobie zarabiać, bo Brazylijczyk to od razu musi, jak wyjeżdża za granicę, od razu ma lepsze pieniądze, lepszy start, bo jest Brazylijczykiem. Macie punkty już na dzień dobry, te punkty wykopał wam Pelé. Z jednej strony coś w tym jest, a z drugiej strony też pokazuje, że Pelé był chyba bardziej dla świata ideałem i dla pewnej części Brazylijczyków, aniżeli jest nim dzisiaj. Nie jest tak jak Maradona, który dla biednej społeczności argentyńskiej jest, mimo tych jego wielu wad, tych jego różnych straszliwych czasami przygód, był takim bohaterem, którego Argentyńczycy w ciężkich czasach wielbili. Pele gdzieś tam jednak zaczął jako taki brand funkcjonować komercyjny trochę, może trochę, nie wiem, jak Święty Mikołaj, może bardziej w tą stronę to zaczęło iść. No chcesz powiedzieć, że się sprzedał, to znaczy był gwiazdą w czasach gwiazdorstwa prawdziwego, to znaczy nie w czasach, kiedy celebrytą jest ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany, tylko był w czasach, kiedy gwiazdą byli najwybitniejsi artyści, najwybitniejsi sportowcy i mało tego,
te gwiazdy były dostępne, prawda? Jak teraz patrzymy na te filmiki, no to widać, że na przykład filmy z treningów, kadry Brazylii, każdy mógł na nie przyjść, każdy mógł poprosić o autograf, Pele rozmawia z tymi ludźmi, z dzieciakami, żartuje i tak dalej, prawda? To jest zupełnie inny świat i to także pewnie budowało tą jego legendę i umożliwiło mu potem ten skok, o którym ty mówisz, to znaczy przejście z bycia artystą, czy bycia legendą piłki nożnej, do bycia biznesmenem, który robi pieniądze na tym, co umiał zrobić przez poprzednie 20 czy 30 lat. Tak, tym bardziej, że pamiętajmy, że czarnych biznesmenów w latach 80. w Brazylii to naprawdę było niewielu. I czarny biznesmen handlujący prawami telewizyjnymi, robiący konkurencję rządzącej wtedy na rynku telewizji Globo, człowiek, który jest gdzieś tam postacią różnych globalnych marek na Brazylię czy całą Amerykę Południową, zresztą był nawet swego czasu twarzą jednego z banków należących do pewnej irlandzkiej grupy finansowej w Polsce. Więc on był człowiekiem do wynajęcia, świetnie o tym wiedział, budował ten wizerunek latami i z jednej strony tak, podziwiano go, bo potrafił świetnie zmonetyzować tą swoją sławę, a z drugiej strony dzięki temu, że monetyzował ją na całym świecie, no to unikał tematów wrażliwych. Nie angażował się politycznie, nie angażował się w kwestie społeczne. W akurat w takim kraju jak Brazylia, gdzie jest tyle biedy i przemocy, aż się prosi, a jego tam nie było. I to jest taki zarzut, który wiele osób też miało. Natomiast odnośnie tego pogrzebu, no niestety musi wjechać polityka, bo od 1 stycznia mamy nowego, starego prezydenta, czyli Lulę, a większość gwiazd brazylijskiego futbolu, typu Rivaldo, Ronaldo, to byli bolsonaryści, co są zapiekli antyluliści. I myślę, że dla wielu gwiazd też niepyszne było to, że tam cały czas pojawiał się Lula, bo to blisko São Paulo, Lula rezyduje w São Paulo, z Santos do São Paulo jest 1,5 godziny drogi samochodem. I myślę, że tam też ten aspekt mógł mieć... No ponoć widać było podziały wśród Brazylijczyków w momencie, kiedy pojawiał się, no właśnie, czy to przy trumnie, czy na innych uroczystościach Lula, gdzie był z jednej strony podziwiany, klaskano, a z drugiej był wygwizdywany, prawda? No właśnie, no trudno sobie teraz z perspektywy sztabu Luli wyobrazić no lepszy podarunek od losu, kiedy Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Neymar i wszystkie inne globalne gwiazdy stoją w jednym szeregu i pochylają głowę, ściskając jego prawicę, chociaż wszyscy wiemy, że akurat wszystkich, których wymieniłem, głosowali przeciwko niemu. Pele, Maradona, Messi, to jest ta święta trójca futbolu. Każdy z nich inny, każdy jest legendą. Opowiedzieliśmy w momencie, kiedy umierał Maradona, rozmawialiśmy długo na temat legendy Maradony. Ta legenda Pelego jest no dokładnie tym, to znaczy jest pewnym mitem, który gdzieś tam żyje w naszych wyobrażeniach. Ty go dosyć skutecznie zdekonstruowałeś, zwłaszcza drugą część jego życia, tą już poza piłką nożną. Zostaje nam jeszcze Messi, który wydaje się najmniej ciekawą postacią, chociaż ja muszę powiedzieć, że ostatnio słuchałem takiego podcastu zamieszczonego na stronach National Public Radio, amerykańskiej stacji publicznej, która nosi tytuł The Last Cup i który jest tak naprawdę historią ostatnich 20 lat Argentyny, która opowiada historię Messiego też z innego punktu widzenia, z historię Messiego jako człowieka, który wyjechał z Argentyny i dla którego ten wyjazd był podstawową rzeczą, która zbudowała jego postać również w oczach Argentyńczyków. Ta historia Pelego w tym sensie jest być może najbardziej prozaiczna, to znaczy trudno się doszukać, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakichś ciemnych stron. Żaden z tych piłkarzy nie sprzeciwiał się huncie wojskowej. Nikt nie było chętnych sportowców, którzy by się władzom sprzeciwiali w tamtym czasie, w 60., 70., czy jeszcze do połowy 80. lat. To nie był Maradona, to nie był również Messi w tym, że było w nim jakieś pęknięcie. On po prostu robił to, co życie mu dało, to, co dostał od Pana Boga, od opatrzności, od tego, od kogo dostał. Wykorzystywał to najlepiej, jak potrafi. I koniec, prawda? To tyle. Reszta to sobie my budujemy. Wiesz co, mi legenda Pelego dlatego odpowiada, bo ja nie jestem wielbicielem tych wszystkich historii o
przegranych alkoholikach, narkomanach i tak dalej, i tak dalej. Jednak lubię, jak bohater zostaje bohaterem. I ja pamiętam historię Agarinczy, była dla mnie straszną historią, bo przez lata budowano ten miej taki, że on kochał dzieci, ale ze względu na to, że był alkoholikiem, był słaby i nie mógł się nimi zająć. On miał tych kochanek i tych dzieci po prostu tabuny, on z nimi nie utrzymywał żadnych kontaktów. Jak czyta się na przykład Samotną Gwiazdę, czy pewne opracowania, bo zaraz dojdę, dlaczego obraz Pelego jest taki, a nie inny i też trudno bazować na pewnych materiałach źródłowych, ale jeszcze o Garinczy powiem. I ten Garincza po przeczytaniu kilku książek o nim i o tamtych latach jakoś zbrzydł mi trochę, bo to się okazał straszliwy egocentryk, który po prostu pił, podrywał dziewczyny, robił dzieci, nie wiedział w ogóle, co się dzieje dookoła, przeputał cały majątek, w końcówce życia nic mu nie zostało. Opatrzność, Bóg dał mu niewiarygodny talent, być może to on byłby najlepszy w historii, gdyby nie to, że on po prostu się w ogóle tym nie przejmował, miał to w nosie, to był taki George Best, no zaszedł dalej oczywiście, tak, wygrał dwa mundiale, ale George Best na brazylijskie takie siermiężne warunki. Natomiast co do Pelego, no pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Prawo brazylijskie przez długie czasy było bardzo restrykcyjne w kwestiach związanych z biografiami. I ja chociaż sam mam kilka książek o Pelem, celowo się na nie nie powołuję, dlatego że one są wszystkie, to są wszystko książki hagiograficzne. Do 2017 roku bardzo łatwo było obalić wszelkie książki biograficzne, które były w niezgodzie z tym, co myślał o sobie sam zainteresowany. Innymi słowy, w każdym sądzie praktycznie do obalenia była każda krytyczna książka. No, z Garinczą poszło łatwiej, no bo on nie było żony, która tam dbała, czy dzieci, które jakoś szczególnie dbały jego dobre imię. Natomiast w przypadku Pelego te wszystkie albumy, książki, które wychodziły, no są cukierkowe, tak jak komiksy Mauricio de Souza, które chwaliły postać Pelego. On był, Argentyńczycy mają swoją Mafaldę, a Brazylijczycy mają Monikę. I Pele był przyjacielem Moniki, miał osobną serię komiksów o Monice i Pele i potem ten Pele został, żył osobno, więc Pele nawet na komiksach zarabiał. Pele zarabiał na wszystkim. Natomiast w 2017 roku prawo się zmieniło za sprawą, uwaga, senatora Romario, który z Pele się nie znosił. Jak strzelił Romario 1000 gola i Pele się zaczął śmiać z tego, że to 1000 goli, to chyba ci liczą od juniorów. I Romario powiedział, oczywiście, a tobie to w ogóle nawet nie ma jak policzyć, bo nie wiadomo, ileś ty tych meczów zagrał i przecież ta liczba goli zdobytych przez Pelego, są różne materiały, są źródła brazylijskie, źródła fifowskie i jakieś tam jeszcze źródła santosowskie, bo każdy powołuje się na inne mecze. Zresztą zdarzały się Pelemu mecze, kiedy grał w jednym meczu jako zawodnik Vasco, drużyny Vasco Santos, bo Santos zagrał na przykład taki towarzyski turniej, gdzie ściągnął drużyny z Europy, i Santos Vasco zagrały jako wspólna drużyna, bo Pele chociaż grał całe życie, prawie całe życie w Santosie, to w sercu miał Vasco. W związku z tym na Marakanie zagrali na życzenie Pelego taką mieszaną drużyną. No w każdym razie te książki o Pele z czasów, kiedy on grał w piłkę, czy był wokół futbolu, one są wszystkie, to są same hagiografie. Więc tak naprawdę obraz jest cudowny, wspaniały, rewelacyjny. On troszkę się odbrązowił w ostatnich latach, szczególnie jak otwarto archiwa jakieś 10 lat temu. ESPN brazylijski zrobił nawet taki materiał o tym, że kiedy wyciągnięto z archiwów listy, kiedy on pisał do generałów z takimi, wiesz, tytułując ich no, w sposób niewiarygodny. Ja nawet nie jestem w stanie tych słów sobie przypomnieć. One są tak wiernopoddańcze, że to, wiesz, przenajjaśniejszy władco, no, te wiersze Szymborskiej o Stalinie to jest małe miki przy tym, także to naprawdę były niewiarygodne historie. Domyślamy się, że Pele w ogóle tego nie pisał, tak? Natomiast się pod tym podpisywał, jeździł na paszporcie jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeździł gdzieś tam do Ameryki Łacińskiej, więc wytknięto mu to, że jednak za daleko, trochę za daleko to poszło i jakby nieangażowanie się w politykę to jedno, a korzystanie z dobrodziejstw, które zapewnia, które zesłała mu junta wojskowa, to drugie. Legenda pozostaje. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi, dziennikarz sportowy, wydawca wydawnictwa Mandioka, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
I to już prawie wszystko w tym pierwszym wydaniu raportu o stanie świata w 2023 roku. Zapraszam Państwa do słuchania wszystkich naszych programów, w tym kompilacji Wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata 2022 roku. W poniedziałek raport o książkach, a od środy to, co Państwo lubią najbardziej, czyli pierwsza w tym roku audycja wyjazdowa. Adrian Bąk jest już dla Państwa w Czechach, gdzie przygotowuje relacje o tym kraju. Pretekstem są wybory, ale porozmawiamy na pewno nie tylko o polityce. W środę raport na dziś, w sobotę raport o stanie świata prosto z Pragi i to Pragi czeskiej. Zapraszam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie naszej pracy, bo bez tego wsparcia raportu by nie było. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. A na koniec jeszcze raz Rona Kenan w towarzystwie Gidiego Gowa w zabawnym tańcu serca. היא כותבת לי שורות קצרות אני עונה במגילות המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן היא מזמינה אותי לארוחת בוקר אני מזמין אותה לחנוכת בית היא אף פעם לא תהיה שלי אולי תהיה קצת לידי וגם זה לא בטוח כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב ועיניים בורקות בחיוך רעב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב אני הולך ונזכר ברחובות של פריז איך היה לנו כאן התחבקנו דקות ארוכות מתוקות התעוררתי ושוב זה נגמר אבל היום היום אני יוצא היום אני עושה מעשה מישהו זרק לי גלגל הצלה ואמר אהבה זה דבר מדבק כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב עיניים בורקות בחיוך רעב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב בעיניים בורקות לחיוך רעב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב היא כותבת לי שורות קצרות אני עונה במגילות המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן היא מזמינה אותי להיזהר אני מזמין אותה להישאר היא מגיעה בשעה המדויקת ולרגע הכל מתאפשר כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב ועיניים בורקות בחיוך האב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב ועיניים בורקות בחיוך האב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב